choć taka spięta. Yo, ta muzyka cię opęta. Ma, yo, ciki ci mięta. Ciki ci miało, czy jeszcze napęta. O, no, nie bądź taka spięta. Yo, ta muzyka cię opęta. Ma, yo, ciki ci mięta. Ciki ci miało. Halo, halo, dobry wieczór wszystkim. Witam bardzo gorąco i serdecznie cały czat. Bardzo, bardzo dziękuję Zimo za wspierającego. No naprawdę, tego to się nie spodziewałam. Akurat poszłam jeszcze do toalety przed streamem, wracam, a tu jakiś spam jednorożców. Ja się zastanawiam, what the fuck, o co chodzi? Ktoś mnie troluje, czy co? Potem patrzę na czat, a tu takie jaja, no nie wierzę. Szalejecie, kochani, ja nie jestem przyzwyczajona do czegoś takiego. Ja już muszę tutaj poprawić liczbę naszych mecenasów. Czekajcie, jeszcze gry nie słychać. O, teraz słychać. O, dziękuję bardzo Zimo, naprawdę twój wspierający bardzo, bardzo mi pomoże. Zresztą każdy wspierający od was mi bardzo pomaga. Przywitam się z wami, żeby dopełnić tradycji. Witam serdecznie Madstorma, witam Lorda Mikołaja, witam Maniaka, witam Robsona, witam Krosnika. Witam Krzysztofa, witam Norberta, witam I Am Legend, witam Szymona Kancie, witam Zimo, oczywiście witam Lufreza, witam Kromaga, witam Laeterię, witam Maćka, witam wszystkich, cieszę się, że jesteście. Dużo serducha dla was, wiecie jak to jest, jest środa, środa minie, tydzień zginie, mam nadzieję, że jakoś pogoda wam bardzo nie dokucza. Mawcio, witam serdecznie. No, słychać mnie chyba. Słychać mnie, czy mnie nie słychać? Nie, no słychać mnie raczej, no. Nie trolujcie mnie. No i co? I wracamy do przygody. A, Zimo, jak tam? Ty już wakacje masz, czy za chwilę będziesz miała? Bo mówiłeś, że nie masz jakoś dużo nauki teraz. Halo, gra. Dobra. Tu. A, dużo zaliczeń, no tak.
A niektórzy mają, wiesz, sesję pod koniec czerwca. Ale chyba lepiej mieć na początku. Kamilu, witam gorąco i serdecznie. A, kochani, na start, żeby was zmotywować do zostawiania czokopałki w górze, czy tam łapki w górze, czy tam fabki, co tam wolicie, to, kochani, jak bijemy dzisiaj 69 czokopałek, to robię losowanie z Nightbota na grę Dead by Daylight, więc myślę, że warto, bo w tej chwili nie jest to tania gra, tam na promce ją można wyczaić za 30 zł, ale ogólnie no to teraz na Steamie jest chyba za 70. A mam w planie ją streamować, więc jak ktoś wyrwie kluczyk, jak nie ma gierki, to może mieć szansę ze mną zagrać na streamie, także zachęcam. Będzie grane też Zimo. Będzie. Także spokojnie, a ty lubisz DBD, Zimo? To pogramy, z tobą bym też chętnie zagrała. Moje stare kości. 30 stopni w pokoju, ja tu mam zimno. A, mieliśmy, teraz pamiętam, z Pocymutem mieliśmy pogadać, bo przepiliśmy Talara ostatnio. On może nam dać książkę, którą potem sprzedamy, bo ja się chyba tam nauczyłam i tak od tego antykwariusza, z tych jego mądrych książek o potworach i w ogóle. Pocymutem. Jeśli chcecie się pozbyć tego świństwa z butów, zapraszam. Czerny twój ulubiony kolor, bo już który raz z rzędu chodzę na czas. No koromak, czerni, biel. A jak? Ale nie, no lubię też fioletowy na przykład. Miałka, ja cię bardzo proszę. Dobra, niech mi tam wyczyści te buty. I wiecie co? Nawet myślę, że jutro zrobię tego streama z DBD. To mogę wam od razu tutaj ogłosić. No, bo jak robiłam dzisiaj ankietę, no w sumie DBD zajął drugie miejsce, jak chodzi o gierkę. No pierwszy był Wiesiek, no ale Wiesiek to po prostu jest taką grą, że chyba nie ma osoby, która nie lubi Wieśka. No. Pierwszy raz w zimie? Zrobiła mi na złość, Mikołaju, po prostu. Można tak powiedzieć. Opowiedz. Kot głodny, nie, o tej porze nie ma prawa być głodna. Mamy kilka żywotnych problemów. Także giveaway na 69 łapek w górę, przypominam. Warto. Z powodu zarazy. Po lasach i bagnach biegają wiewiórki i tłuką się z zakonnikami. Potwory. Kiedy świat wali się na głowę, to bij do jednej na powitanie, Miałka. Proszę, spam Miałką na czacie. Mam spam Miałką. Ogólnie rzecz biorąc, w głowie to może być i na czacie. Baros, witam serdecznie, dobry wieczór. Witam cię, Skynet, witam The Darkest Sea. I pojutrze kolosa, który decyduje o zwolnieniu z egzaminu. A ty na streamie siedzisz, a masz takiego ważnego kolosa? Ja to bym komputer wyłączyła i zakuwała. Cholera. Odważnie. Powiedz mi więcej o zarazie. Pamiętacie, która opcja pozwala na zdobycie tej książki? Czaty, interakcja. Potrzebuję waszej pomocy. Bo ja nie pamiętam, wiecie? To ładnie się wysławiasz? To będzie ta opcja? Sokół, witam serdecznie. Druga, interesują mnie nietypowi bandyci? I am Legend, jesteś pewna? Pawcio, witam gorąco i serdecznie, serduszko. Kapifili, witam gorąco. Kolegę streamera. Fejmowego. Chyba opcja szósta. I to takiego ładnego, srebrnego ci zabrali. Nie, intuicja. Nie, raczej to co do książki, żeby mi podarował, to będzie ładne wysławianie się. A masz zapis w razie czego mam. Dobra, próbujemy. Ładnie się wysławiasz jak na Pucybuta. Każdy ma jakąś
tajemną historię. O nie, to chyba trzeba wczytać. Centrosia Kopelat, witam serdecznie. Mariusz Mariuszek, witam, dobry wieczór. Zajmę się butami i już nie zanudzam. Dobra, to trzeba wczytać jednak. To może I'm Legend miała rację. Trzeba jednak dwójkę wybrać. Nie, no ten kot mnie zniszczy. Zniszczy mnie psychicznie. Co tam słychać? A, no z takich pozytywnych rzeczy, moi drodzy. Witam nowego, starego wspierającego. Dziękuję serdecznie Kapifili. Za wsparcie kanału. Kuba Baton, witam gorąco i serdecznie. Nie chcę wracać do kota, ale chyba chcę czegoś od ciebie. Atencji chcę, przecież to jest atencji już numer jeden. To twój kot, czy dostałeś go do kogoś w prezencie? Historia moich kotów jest bardzo skomplikowana. One nie były od początku ze mną. Miały innych właścicieli, ale właściciele się pozbyli. W sumie to teraz jak na to patrzę ze swojej perspektywy, to zaczynam rozumieć, czemu się pozbyli. Przynajmniej tego tutaj okazu. Dziwny jesteś. Ale wiecie co, ja bym jej nie oddała ze żadne skarby. To jest taki mój kochany darmozjad. Przytulasty. Ojku. Chodź tu. Adrian Goszkowski, witam gorąco i serdecznie. No, Kuba Baton bywa często, bardzo często. Kochany diabłon, miałka mała do kamery, no ba. Dobra, moi drodzy, jeszcze raz tym butem próbujemy. Może tym razem się uda. Ale nie gryziemy kabelków. Witam, szanownego pana. Witaj, kim jesteś? Jestem Bucybutem. O kurde, czyli polecenie się nie zmarnowało, Kuba. Zapraszam. Moje honorarium to 2 oreny. No zapraszam na Instagram, linki w opisie, pod streamem, linki też z Nightbota możecie wyciągnąć. Ogólnie i warto dodać mnie na Steamie i warto śledzić na Insta, wbijać na Discorda, na Facebooka. Na YouTube Gaming. No, to było dawno, Syndrosia. Dobry wieczór, Rayline. Witam serdecznie uroczą panią streamerkę. Jak jesteście głodni większej ilości streamerek, to zapraszam do Ray. Dobra, zapłacę ci. Pierwszy raz w zimie? Nie no, kocie. Nie, tym się miałam pochwalić, ale to później. Ech. Dobra, zajmij się moimi butami. Można opowiedz mi o mieście. Opowiedz mi o mieście. Ja się zastanawiam, jak on czyści te buty na stojąco, ale może ma jakiś taki dar czyszczenia butów mentalnie, bez brudzenia rąk i bez schylania się. Z powodu zarazy. Po lasach i bagnach. 2 lata? Poważnie, Syndrosia? To tyle, ile streamuje prawie. Trzymaj się, Kapi, dzięki, że wpadłeś. Serduszko dla ciebie. Pewnie tam tryhardujesz z nauką. I kilku nietypowych bandytów. Ogólnie rzecz biorąc, jak to mawiał pewien Bart, zima. No, ale na meetupie byłeś zimo i to było bardzo udane spotkanie. Naprawdę, cieszę się, że mogłam cię osobiście poznać. A jest taki szybki, że nikt nie widzi. A może tak to działa. Czekajcie, no to druga opcja. A potem może te zlecenia dla Wiedźmina. Spróbujemy druga opcja. Interesują mnie nietypowi bandyci. Sprawa jest podejrzana. Ich poczynania... Narzekasz, Rej? Będzie szybciej 100 subów i szybciej będzie kamerka. Ja wiem, co robię. Słuchaj, Rej. Jednakże
z pewnością nie są powiązani z wywiadem temerskim. Działają brutalnie i skutecznie. Głównie pod osłoną nocy. No jak typowi bandyci, aleś nie odkrył Amerykę, wiadomo, dziadku. Cel. Nie pal tyle, bo kaszlesz jakbyś, nie wiem. Bardzo dużo kopcił. Szukam zleceń, no to nie wiem. Miłego rysowania, Cendrosia, relaksuj się. Na kolegów zawsze można liczyć, Zimo. Kiedy wrócisz do streamowania? Może wakacje? No to ja wygrałam z nim w piciu, no i co? I nic mi nie dał chyba. Dzięki za buty i informacje. Czekajcie, aż sobie wczytam. Powiedział, że mi ciężko przepić i w ogóle. No ty, a kto tu inny przerwał streamowanie? Tylko cię kojarzę, Zimo. Dzięki, Pawcio, za informację. No, ale żeby nie było, że ja tylko czarne rzeczy lubię. Dzisiaj przyszło moje ubranko na telefon i popatrzcie, nie jest czarne. Zaraz wam pokażę. Nie jest czarne, jest takie, o, to nie widać. O, fioletowe jest, o. Także tak. Stwierdziłam, że takie czarne to jest jednak nudne. Trzeba dodać trochę świeżości, jest ciepło wiosennie. Dobra, wracamy do gierki. To jeszcze czat. Bilbo, witam gorąco i serdecznie. Dobry wieczór. Jak tam zdrowie? Masuję do fioka oczu, właśnie. To zdrowie dzisiaj w porządku. Ja miałam sprawdzić, czy mam tą książkę, słuchajcie. Mam tą książkę. Ludzie z cienia, czyli historia tajnych służb królewskich. To ja może ją muszę przeczytać i on dopiero wtedy, słuchajcie, mi opowie o tym. Nie, no przeczytałam, ale czy mi to coś dało? Może teraz mi odpowie na to pytanie. Rejtar, witam serdecznie, dobry wieczór. Prestiżowo, nie? Witam, szanownego pana. Witaj. Kim jesteś? Dobra, to już wiemy, że jest pucybutem. Może teraz nam powie. Można tak powiedzieć. Opowiedz mi o mieście. Jakbyście słyszeli jakiś szum, to z okna. Nie wiem, czy samolot, czy helikopter, czy kij. Wuj, po prostu tak w Krakowie jest, że ciągle są jakieś hałasy. O, może jak zapytamy tą szóstkę, to teraz nam powie. Ładnie. A nie, jednak nam nie powie. Kurde, no co on jest taki jakiś nieśmiały, ten pucybut? A co potrzeba, żeby ogarnąć te przemiksturki, Rejtar? Numer 3 opcja, dobra, spróbujemy. No ja trochę bliżej lotniska jestem, Zimo. Dobra, opcja numer 3 mówicie. Witaj. Przepisy u handlarzy, ale trochę mi szkoda Orenów. Dobra, można tak powiedzieć. O, może ten zakon, bo w sumie tam o tych tajnych służbach było to zakonie, nie? Rozwiń temat wiewiórek i zakonu. Skojatel,
prowadzą partyzancką walkę w lasach otaczających miasto. Miejsce dawnych oddziałów specjalnych zajął zakon płonącej róży. Nie jestem przekonany o jego skuteczności. Ponadto w mieście narastają nastroje antynieludzkie. Nie trzeba być jasnowidzem. No bo dopiero dzisiaj Kuba Baton wziął tego wspierającego. No to ja w trakcie streama, nie, znaczy mogłabym to uzupełnić, ale po co przerywać ogólnie grę? To ja to uzupełniam zwykle po streamie i na kolejny stream wrzucam w liście. Także spokojnie. No nic mi nie powie, nie wiem, coś jest nie tak. Nietypowych bandytach było, może szukam zleceń dla Wiedźmina. Nie powinieneś mieć problemów ze znalezieniem pracy. Popytaj kupców. Na cmentarz jeszcze muszę iść, tylko czy ja właśnie na cmentarz się dostanę, to muszę z tym grabarzem pogadać. Tylko żeby slow moda nie... No, ogólnie można spamować na wspierającym. Kot jest? A, no tak. A to jest Ruzia, jakbyście nie wiedzieli. Ruzik. Ruzik, popatrz do kamerki. Ruzia. No, cześć. Przywitaj się ładnie. Dobra. Ja mam dwie kotki, żeby była jasność. Tu warto zobaczyć. Dobry wieczór, najniepotrzebniejszy. Hej, hej. Jest ograniczenie czasowe, tylko tam kilkanaście sekund. No i jakbyś więcej pisał, to byś miał bloka. Nie, to później będzie. Spotty, witam serdecznie, Ohio Spotty. Co tu warto zobaczyć? No jeszcze to spróbuję. No trzeba go wycisnąć z każdej chyba opcji. Mamy kupców, alchemika, duży szpital. Co kto lubi? No, szpital. No to bardzo mnie interesuje szpital. Powiedz zaraza. Więcej o zarazie. No, nie wiem, coś nie umiem go odblokować. Z powodu zarazy król zarządził kwarantannę. Notabene piekielnie uciążliwą dla kupców. Zaraza opanowała starą wyzimę, która jest zamknięta i pilnie strzeżona. A to puszczek mam, Reiter, właśnie. Zdarzają się też przypadki zachorowań w naszej dzielnicy. Znajdziesz tych nieszczęśników w szpitalu Lebiody. Dobra. Nie wiem, coś jest nie tak z tym pucybutem. Dzięki za buty i informacje. Wszystkie opcje wypróbowane i... nic. Co my tu mamy za questy? Te zlecenia może bym dokończyła, bo one mi tylko tak tutaj wiszą. To trzeba iść na bagna. Dobra, to poklepiemy się trochę na bagna. Szczurach nie zrobimy, bo mam nie wydać tego Kolemana. Dersal, witam serdecznie. No słyszałam właśnie z nim, tylko ciekawe, czy będzie mógł wrócić tak do normalnej pracy. Zobaczymy. No by szybko się pozbierał. Już w sumie się szybko zbiera. Tam jest przepis na powój eliksir antytrucizna. A to nie wiem, czy ja tego puszczyka w końcu przeczytałam, czy nie. Kwiaty i złoto. A, może, no, to na bagna pójdziemy. Z tym Jewinem to nie bardzo, bo nam zabrali Vivaldiego. No chyba, że... jak nam zabiorą Vivaldiego, to jest jakiś sposób, żeby jeszcze z nim pogadać, czy nie bardzo? No, bagna, no moje ulubione. Wilgi i naród przed bagnami. Ja nie wiem, czy mam ten przepis w ogóle. Nie ma Vivaldiego. No i może musiałabym kupić. Ale ja bez tej wilgi sobie radzę na tych bagnach.
No niestety, no... Wiecie co? To ja je nakarmię już teraz, bo normalnie... Tak nie może być, no. Także dobra, przepraszam za te problemy. Ale mnie to bardzo rozprasza, że ona tak miauczy. I was rozprasza, jak czytam ten czat, że kot jest w tle. Zdaję sobie sprawę, że to jest upierdliwe, bo to dla mnie jest upierdliwe, a co dopiero dla was. Także ZW na chwilkę. Miau! No, już jestem. Wybaczcie za te niekoniecznie pozytywne problemy techniczne. Dobra. Tych podejrzanych to też tak no, bardzo nie musimy robić. Dobra, bagna chyba lecimy. No. Możemy jeszcze w kości zagrać. Czekajcie. To. Dziękuję za subskrypcję i rokezik. Rozgościej miłego oglądania. Serducho dla ciebie.
Dobra, wszystko, wszystko. Mateusz Cieśla, witam serdecznie. Problem w tym, że skurwysyństwu pod wszelaką postacią trzeba być stanowcze, chędosz się. W Misiu Kudłaczu jest chyba ten krasnolud, który jest tam zawodowcem w kości. Możemy popróbować z nim. Czas na modlitwę. Tylko to nie tutaj, moi drodzy. Będzie tu. Już nie te lata, babie. Patryku, dziękuję również za subskrypcję. Rozgości i miłego oglądania. Przypominam o giveawayu, wbijajcie łapki, im szybciej, to szybciej będzie rozdanie. Shadow Angel, witam gorąco i serdecznie. Demik, dobry wieczór, witam, witam. Dobra. Tutaj idziemy. I dzięki, Pawcio, za wskazówki. Spróbuję jeszcze tak. Ale trochę straciłam cierpliwość do tego pucybuta. Dobra, i ten Munro, on jest zawodowcem na pewno. Nie wiem, kto tam jeszcze będzie zawodowcem w kości. Zapiszmy sobie tutaj. Opelat! Gdy Zoltan wspominał, że wróciłeś, nie chciałem wierzyć. To ja! Patryk, Munro. Witam, witam, rozgoście na czacie. I Rokazik również miłego seansu i rozgoście. Na pewno pamiętasz. Dobra. Jak życie? Ależ on ma sexy brodę i to co on ma tutaj na głowie, no nieważne. Można tu zagrać w kości. Można tu zagrać w kości? Można. Sam grywam, rzekłbym, zawodowo. Zagrałem? Ja się tam nie znam, Bilbo, na fryzurach. Zobaczymy, ile prawdy jest w plotkach na twój temat. Kiedy tylko zechcesz. A choćby teraz. Okej. Okay. Ale jak jeszcze jak życie, powiedz nie mi. Nie narzekam. Mam tu dramu niepotrzebne. Ale w taki upał I am Legend, jak praca? Jest 30 stopni. Jasne. To tam niezła sauna musi być w tej brodzie i pod tą brodą. Fuj! Fuj! Wiecie, czytałam taki artykuł, że w męskiej brodzie ogólnie jest tyle bakterii, co w sierści psa. Także wszystkich brodaczy zastrzegam, żeby pilnowali higieny. O nie. No, serio. Seba Player, witam serdecznie. Mówię pewnie łysy. A, to taka czapka, nie widziałam. Na wysokie stawki. Ktoś jest odważny na jakiś zakładzik? Też prawda. A, rzuć kośćmi. No, podnosimy stawkę. Ło, on się... No, tak, bo ma karetę. To chyba będzie przegrany meczyk, no ale to nic. W sumie jedną rundę mogę przegrać, to nie będzie tragedii. Bierz kości do przerzucenia. Dobra. Rifku, witam serdecznie, misia pysia. Rifku, a ty rozumiem, masz brodę do pasa, skoro wiesz, jak to jest z brodą. Zapuszczasz porządny zarost i te sprawy. Dobra, następna runda. No, były w jedynce siwy. Witam serdecznie. W dwójce też. Dzięki, Cendrosia. Darien, witam serdecznie, dobry wieczór.
No to niech ci wena sprzyja w pisaniu. O, ja teraz go ogram. On ma jedną parę, a ja mam dwie. To takie porządne. Piąteczkę. Oby wypadła szósteczka albo czwóreczka. To będzie good. Smakowałeś brody jakiejś, Rifku? On tak nie za bardzo mi pasuje tutaj twoja metafora. O, wygrałam. No to następna runda. Patrzcie, jaka stawka. 500 orenów. To jest gra na wysokie stawki, słuchajcie. To nie są przelewki. O kurczę, Nargi będzie uwiecznione na kartach książki, no to jest prestiż. Kowała ta broda. Dobra, bierzemy to i to do przerzucenia. I teraz musi mi wypaść piąteczka. Dwie piąteczki muszą wypaść, dwie szósteczki. Coś takiego mocnego. Musi, po prostu musi. Upsi, nie wyszło. Jemu wyjdzie? Kurna, nie wierzę. Nie. No nie. Kronus, wychlapałeś, kurde, wykrakałeś. Dałam się pochłonąć. No nic, zrobimy wczytaj. Najlepsza technika. Jestem wyczerpany. No, a jak? To jest najlepsza technika. Do upadłego aż trafisz. Dobra, się wczytuję. Dobra. Geralt, Kopelat! Gdy Zoltan wspominał, że. Ale to nie jest bezsensowne, wiesz, bo to robili badania. Uchodźcy podczas ogólnie na brodaczach. Z Zoltanem, na pewno pamięta. Wiecie, no brody są blisko ust. Jecie za każdym razem, pijecie. Bakterie są też w powietrzu, nie? A to więcej może wiecie, być wilgoci w takiej brodzie, o nie no, mówię wilgoci. No, wiecie no, o co chodzi. Jak życie? Dobra, można tu zagrać w kości? Można. Zagramy? Jasne. Kiedy tylko. A choćby. No co zaobserwowałem, czy da się tych ogołoci z ocna? No da się, tylko trzeba próbować do skutku, Darien. Dobra, próbujemy. Bury Szczur, witam serdecznie, dobry wieczór. No, I'm Legend, trzeba być cierpliwym, jak chodzi o hazard. Dobrze, że w tym hazardzie da się zrobić wczytaj, bo w takim realnym to stracilibyśmy majątek pewnie. Co ja tu mam? Nie, takie nie za bardzo mam te kości, ale on ma w sumie najsłabszą parę z możliwych. Ale porównaj sobie rodzaj włosa na głowie, a włos brody. Przecież to inny rodzaj włosy. O kurde, Skynet. Szanujesz preferencje swojej kobiety, to się ceni. Trzymaj się, Darien, dzięki, że wpadłeś. Serducho dla ciebie. Jak stoimy z łapeczkami? Blisko giveawaya, czy jeszcze daleko? O, pierwsza runda wygrana. To dobry znak. Ogólnie. Dobra, rzucamy. Blanka, witam serdecznie wyjadaczkę w DBD.
48 w górę i jedna w dół. No to oby jak najszybciej się zbierało 69, bo na 69 robimy giveaway. A PKW, witam serdecznie mistrza herosowego. Jak tam nastrój PKW? Jaka znawczyni brud. On ma teraz wyższą parę, ale trudno. Zaryzykujemy. I co tam u ciebie, kryonoskopy? Lat cię nie było. Witam cię serdecznie. Cieszę się, że wpadłeś. I teraz tak, wybieramy to. No wiesz co, Tomaszu, do Blanki, do pięknej pani moderator mówić Menelo. Tomaszu, witam gorąco i serdecznie. Dobry wieczór, tak w ogóle. Wolę się w inny sposób bawić męskimi częściami urody Rajta. Także no, to tyle w temacie. No jacy ciekawscy, no. Snak, witam gorąco i serdecznie, dobry wieczór. Nie zdradzę. To są sekrety czarodziejek, których tylko Geralt może doświadczyć i zapoznać się z nimi. Nos mnie swędzi. Muszę kapkę odpocząć. Dobra. Pograliśmy z nim, zapisałam sobie. Ja do pewności zapiszę drugi raz. Ty to naprawdę chyba dbasz o Geralta, że wiesz tyle na ten temat. No, Cyndrosia każe mu golić brodę. Każe, nie no, żartuję. Marna, witam serdecznie. Dobry wieczór. No, ale dzięki, że znalazłeś czas Kryonu w końcu. Mam nadzieję, że wszystko się u ciebie naprostowało i teraz byś miał więcej czasu. Cieszę się, Kromak, że dobrze się bawisz. O to chodzi w streamowaniu, żeby widownia się dobrze bawiła, tak myślę. Co to? Dobra, biedny chłop. Ej, no przepuść mnie, bo cię nadzieję na swój miecz. Dobra, idziemy na bagno. Nie ma żartów. A, żeby nie miał tych bakterii, Mikołaju, co? Chyba też zacznę tak ze swoim Geraltem robić. Biedne dziecko. Miękka groźna. Straciła cierpliwość. A, jeszcze cmentarz musimy sprawdzić. To dobra, najpierw pójdziemy na cmentarz. Chociaż ja nie wiem, czy można wejść na cmentarz tak z kopa. Chyba nie, słuchajcie. Trzeba z tym grabarzem podyskutować. Gratulacje zaliczeń, PKW. Wygrałeś jakiś konkurs? O, cholera. No to ucz się tam, ucz. Żebyś zdał śpiewająco. No wiem, ciężki okres dla uczących się teraz. Ogród szpitalny, loszek miejski, tutaj jest cmentarz. Nie, no tu jest cmentarz. O, dobra. A jak tam przejść na ten cmentarz? Musimy tak trochę, tak. Tak. Nie, nie tak. O nie. Przynosisz ze sobą. Tak? Tak, tu. No same wzorowe uczennice wpadają na moje streamy. No cieszę się, że nie przyciągam jakiejś młodzieży złej i nie sprowadzam młodzieży na złą drogę, tylko tak pilnie się uczycie. Gratuluję, średni. W najlepszym wypadku będę miała... Okej. No, wiem, że Wiesiek to jest słabość większości graczy. Nie dziwię się wam, bo moja też. Taka trochę, wiecie, strachy na lach i czasem czarodziejka musi pazurki pokazać.
Nadzieję na słynie. Kurde, ja nie mam miecza, no, ale Geralt ma, to mogę się jego mieczem posłużyć, nie? Siema, Fris. Dobra. O co chodzi? Trzeba wam czego? A ja mam mu coś dać? To ja muszę z nim zagadać. Bo trupy grzecznie leżeć nie chcą, tylko z dołu wyłażą. No ale weź, możesz zrobić wyjątek, nie? Żartowałem tylko. Nie ma co się bać, za dnia nie łażą. Po prawdzie ktoś... No mówisz do Wiedźmina, Wiedźmin chyba wie, kiedy łażą kurna potwory, a kiedy nie. Co za gość. Co pijecie do streama? Pochwalcie się. Ja piję sobie meliskę standardową. Chociaż mam wrażenie, że ona nic nie daje. Może powinnam przed DBD pić sobie meliskę, to by mi coś dało. Powiedz mi o czymś innym. Jak mi zapłacisz, to zajmę się tą sprawą. Kurde. Powinien mi zapłacić. Jak mi zapłacisz, to zajmę się tą sprawą. Na razie zostanie po staremu. Płyn antybakterii, nie mam likierek pistacją. O, facet likierek. Na razie wodę. To zdrowo. Pierdolny, witam serdecznie, dobry wieczór. Sprawdzić nie zawadzi. No wiem, Kronus, moja też. Zresztą to wiesz. Mrożona doskonała kola do lodóweczki. Czy czujecie różnicę między Pepsi a kolą? Czy macie swoje preferencje, że jednak kola jest inna niż Pepsi i wolicie, nie wiem, kolę od Pepsi albo Pepsi od coli? Dla mnie to jedno i to samo zwykle. Pepsi, kola. Koktajl z truskaweczek. O, to bym się napiła. Podziel się, I am legend. Ale tym płynem aktywarteryjnym to dowaliłeś. To zęby sobie płuczesz, czy gardło, czy co, Rifku? No ogólnie wiecie, że kola to tak średnio gasi pragnienie. Woda jest najlepsza i najzdrowsza. Team Pepsi. Dobra, czy Pepsi, czy kola? No myślę, że łapeczka w górę może być. Ksej, witam serdecznie, dobry wieczór. Pepsi. Energetyk. Energetyk to dla studentów teraz. Dlaczego cmentarz jest za... Kurde, no powinien mi otworzyć, a może to później mi otworzy. Trzeba wam czego? Wszystko, bo we wszystkim są bakterie. O nie. Dlatego trzeba pić wodę, żeby się oczyszczać. Pepsi. Coca-Cola jest słodsza od Pepsi, dlatego jestem team niebieski. To w sumie Pepsi wolicie. Coli to widzę, że jest mniej głosów na kole. 13 łapek brakuje do 69. O kurde, szalejecie dzisiaj. Ale ma brudne łapy ten dziad. W ogóle jest brudny. A może alkohol mu powinnam dać? Jemu się nie dawało jakiegoś alkoholu mocnego? Czekajcie, tylko ja nie mam akurat chyba. Przypał. Ale może dają więcej jakiegoś barwnika albo innego konserwantu, że się wydaje bardziej... mniej słodkie w tym sensie. Denatura. Jak mu dam denaturat, to może się umyję w końcu. No, to prawda. Ogólnie cukier uzależnia, Kronus. Ale ja nie mówię, bo ja niby nie słodzę. I unikam takiej coli i takich napojów gazowanych. Ale kurczę, na ciastka, na lody, na desery to jestem taki pies, masakra. Czasami aż jestem przerażona sobą, ale ja potrafię słodkiego zjeść. I czekolady. A potem dupa rośnie, no. I Geralt się ogląda ze Triss. Dobra. Kwas fosforowy. Każda baba. Cukier bardzo uzależnia. No, to prawda. Nie wiem. Chyba się nie da, słuchajcie, tutaj go odobruchać. Znaczy, coś trzeba mu dać. Jakiś alkohol, ale ja nie pamiętam jaki. Mirsie, witam serdecznie. To jest pierwsza część Wiedźmina. Witam serdecznie. Fiflak boss. Typowa kobieta kocha czekolady.
No muszę mieć coś z kobiety, no. Mężczyźni preferują rudą. No rudy to bardziej egzotyczne niż brunetki, nie? Preferuję kwas solny. Kurde, to jak ty żyjesz jeszcze, Riff, jak ty preferujesz kwas solny? Ale to myślę, że takie brazylijskie tyłeczki bardziej gromak. Niż tyłek na zasadzie szafy z przystawką, nie? Że tam wszystko równe. Nogi równe, dupa równa. Brzuch równy. O, sexy. Niby tyle cukru, a nic ci nie bierze, czardziku. O, wierz mi, nawet czasem magia potrafi szwankować. Ja nie wiem, czy ten Neuwarden jeszcze nie miał jakiegoś zadania, pomijając to wytępienie tych potworów. Hehe, witam serdecznie. Ja sama sobie robię smaka. Dzisiaj tylko był batonik 3 bit. I w ogóle dzisiaj to taki detoks sobie wymyśliłam, że zrobię. Tylko sałatka, słuchajcie. Na śniadanie sałatka, na kolację sałatka, no i 3 bit, więc prawie udany detoks. No i jeszcze meliska, słuchajcie, no meliska musi być. Sądzę... Co? Wiesz, o czym mowa. Zresztą dlaczego się wzdrygasz? Ja też poluję na salamandrę i mogę tego dowieść. Ale ile neutralny. No Riff, zapomniałam, przecież ty jesteś wiedźminem. Do ciebie nawet kwas solny nie ruszy. Jesteś zmutowany. A, mam 3 brosze? Nie mam chyba 3. O, no nie. Muszę, słuchajcie, iść do... skrzynki w karczmie, żeby wziąć brosze. Ale przypał. A jeszcze z batonów lubię Kinder Bueno, princesy. Jej, ja to w ogóle mówię. Może łatwiej by było mi powiedzieć, czego ze słodyczy nie lubię. A likiery? Ojej, likier czekoladowy jaki jest dobry, albo kokosowy. No, może być nawet adwokat, jak jestem na dużym głodzie. Ale takimi likierami to fajnie się też lody polewa. No nie, dobra, bo gadamy o jedzeniu, ja tu zaraz ten padnę i będzie po detoksie. Koci Mord, witam serdecznie, dobry wieczór. Wiedźmin alchemii. O, to szkoła Manticore, sorry. No ba, a zwłaszcza w tych sprawach ten Drosia. Zbyt słodka. No to prawda, jest trochę przymulająca. Dziadek Mróz, witam serdecznie, dobry wieczór. I am legend. No, szczerze mówiąc, to coś w tym jest, też prawda. No, zwłaszcza słodkie. Czekajcie, cmentarz Wizimski. A, ja miałam do karczmy iść, to tu. Okres kwitnienia kwiatów lipy, Riffku. Wystarczy ci ta odpowiedź? Ja tam mówię, żem się z Siemkiem dogadał. Nie. Zdrówko! A, całkiem. Porządne zdrówko. Nie narzekam. Teraz jest dobrze. I oby jak najdłużej było dobrze. Już co miałam przechorować, to przechorowałam. A, miałam sobie wziąć te brosze. Dobra, biorę już. Psia mać, znowu przegrałem na tych zakładach. Gadaj, czego chcesz. Dobra, dawaj mi ten dostęp do mojej skrzynki. Dobra, jeszcze jedną broszę musimy. Dobra, 3. Idziemy mu zanieść. Zawsze to trochę doświadczenia wpadnie. No już wakacje ten Drosia, czy to wycieczka szkolna?
Daleko masz na Hel? Ja tu mam, kurde, całą mapę. Masakra. Mapę Polski oczywiście. Szkolne, zazdroszczę, nas nie brali w takie miejsca. Dobra, plotkary, odejdźcie tutaj. Na środku się taka rozwali i nie patrzy, gdzie idzie, gdzie stoi. Okej, posłucham. Free Flag Boss, jak będę miała chwilę. Dzięki za polecenie. Co zrobić? Pociupciać? No ale nie taką ten... ciupcianą 10 razy dziennie. Także może jakąś inną prędzej. Dobra, gdzie ten grubas? Halo, gdzie on poszedł spać, czy co? A nie, tam wyżej jest. Dobra. Hej, hej. Ale ten pan jest chętny na ciupcianie. Pewnie ma ciężko, żeby sobie pociupciać. Dobra. Tak? Karolka, witam serdecznie. Dobry wieczór. Całą mapę. Za dużo streamów, writer. Szybko biegam, bo mam modę. Dixwell Snow, witam serdecznie. Dobry wieczór. Radziok, cześć, Ananasie. No, ananas przyciąga ciupcianie. No wiesz, jak jest. Dobra, przyniosłem trzy brosze salamandry. Chyba warto ze mną porozmawiać. Nie ma szyi. No on jest taki prosty właśnie. Znaczy równy. Jak taka szafa. Za sztukę. W tym przypadku zrobię wyjątek. Dostaniesz 10 razy więcej. O kurde. Chciałbym również wiedzieć, dlaczego hojny za walkę z bandytami. Powiedzmy, że salamandra szkodzi interesom. Twoim interesom? Między innymi moim. Posłuchaj mnie, Wiedźminie. Są na tym świecie siły przerastające twoje wyobrażenie. Bardzo wpływowe siły. Lepiej dla ciebie żyć w błogiej nieświadomości i dalej sądzić, że świat jest taki, na jaki wygląda. Loy Warden, słyszałem ostatnio tyle górnolotnych monologów, że twój nie robi na mnie żadnego wrażenia. Mam w życiu twoje siły. Chciałbym jedynie wiedzieć... Panczek, witam gorąco! Hej, hej! Serducho również dla ciebie. Jakiego Azara Javeda. Za dużo tych łachmanów. Ja myślę, że to nie od łachmanów. Jeśli go wykończysz, tylko odwagi jednak. Zapewniam cię, Kronus, że dostaniesz więcej niż 20. Chyba lepiej jak już ciumciana niż Triss. No w sumie ten Drosia. Ale Triss teraz też była ciumciana. Zrekompensować twe wysiłki. Jesteś the best, naprawdę mega. Dziękuję, Kromak. Odwiedzę cię. Naprawdę jeszcze. Jesteś bardzo miły. Zbyt miły. Możliwości jest dużo lepszych osób ode mnie, lepszych streamerów. Tak. Łachmany to mój styl. Ja bym mogła nosić się tak jak Geralt, nie? Właśnie jakaś skóra, na czarno bardziej. No to shiny już prędzej. Dobra, bywaj. Weni-chan, witam serdecznie i gorąco. Dobry wieczór, Weni. Jak tam nastrój? Jakie gry jeszcze ogrywasz? No jutro planuję zrobić streama z DBD. Niestety ankieta nie wypadła przychylnie dla Neverwinterków ostatnio, znaczy właściwie dzisiaj. I dla Herków trochę mi smutno nawet z tego powodu, no ale cóż. Może czas. No stójże w miejscu. Usługi przewoźnicze w najlepszych cenach. No jakby mi było bardzo zimno, to bym ubrała taką skórę z wilka. O kurde, no pogoda piękna, to można uprawiać sporty. Nie tylko na jednorożcu. Możesz mnie zawieźć? Transportuję ludzi zimy na bagna i z powrotem. Zbytnie pochlebstwa nie będę wierzyć. Dobra, przywieź mnie na drugi brzeg. Czas to pieniądz. Zdecydowałeś się już? Dobra, zapłacę ci. No jak tam nauka idzie, Tomaszu? Jesteś gotowy? Koci oczu. No to tam trochę. Jednak bliżej mi do Jenki, nie? Kronos.
Tak, płyńmy. Płyńmy na bagna. No, co chwilę biegam. Z jednego końca mapy na drugi. Wydłużanie takie rozrywki, typu, rozgrywki takie typowe. Romantyczna podróż po rzece. No klimaty i krajobrazy są inspirujące. To za misja teraz. Robimy zlecenia, pan Czek. Muszę pokończyć to wszystko, co mam. Fabian, witam serdecznie. To nie jest Wiedźmin 2, to jest Wiedźmin 1. A wiesz co, nie ma co się tym wzorem jeny z gry tutaj wyłącznie kierować. W książkach to nam... Myślę, że po prostu miała jakieś takie białe tuniki i na to, wiecie, czarny gorset, czarną spódnicę. No ale może kiedyś, jak będę bogata, wiecie, to zamówię taki cosplay szyty, wiecie, na Etsy za parę tysięcy. Ale to kiedyś. Kiedyś. O, nic mi nie brakowało, kurczę, Kronus. Na pierwszym akcie. Trzymaj się, Kromak, dzięki, że wpadłeś. Dobranoc, spokojnej nocy. Woda jakaś niespokojna. Zaj z YouTube'a, jak Totka wygrasz. O, chyba nie mam szczęścia do takich gier losowych. Dobra. Nie, na razie nie potrzebuję łodzi. Czy ja mam jaskółkę jakąś w ogóle? A wiecie co, przypał, ja mam tylko kota z eliksirów. O nie, znowu muszę się wracać, jak ja uwielbiam tą grę, słuchajcie. O nie, dobra, musimy kupić dużo alkoholu. A, no tak, drugi akt. Przewieź mnie na drugi brzeg. Nie, bo ten pierwszy to normalnie jest prawie jak prolog, w sensie krótki bardzo i dlatego mi się myli. To zaraz poprawię tytuł. Czy za niedługo będziemy kończyć grę normalnie? Jak to, że jest drugi akt? Trzeci jest w sumie długi, czwarty jest długi, piąty to jest taki krótki. Tak. I tak już kończę ten drugi akt. Jeszcze 6 łapek i rozdajemy Dead by Daylight. No to kochani, motywować się, mobilizować. No najlepiej to znać jakiegoś, nie wiem... zaprzyjaźnionego krawca Kronus. O, może by się jakąś tam cenę wynegocjowało w miarę. A mam już taki czarny gorset. No w sumie on już trochę ma i nie wiem, czy nie będę musiała wymienić, także możesz mi podesłać, pan Czek, to sobie przejrzę. A wiesz co, cosplayerzy Kronus, no to oni sobie sami szyją, pierwsza sprawa. Przeważnie. Co? Może ci się nie... No, to powiem ci, dobre stosunki masz z siostrą. Tak kiedyś mieszkałam z bratem, nie, i mieliśmy wspólnego kompa i właściwie wspólny pokój w ogóle. To powiem wam, że o komputer to się musiałam z nim wykłócać, serio. A wcale nie byłam jakimś mega nerdem, po prostu on był non stop przy nim siedział i mnie nie dopuszczał do niego. Także tak. Tu podpowiedziałabym małych stóp, ale podejrzewam, że Geralt ma dużą stopę. No dobrze, że nie szalał ci wcześniej na DVD, Mikołaju, dobra. Będzie to... A mam nadzieję, że on ma jakiś alkohol, a przynajmniej dużo tego alkoholu.
No też nie każdy. Okej, dzięki pęczek. Dobra. Nie wiem, czy tu kelnerka ma alkohol? Nie, no chyba karczmasz. Kurna! Komar, no wiecie co? Ty bezczelny chamie, ty! Ogryź się w dupę! Wszyscy mnie dzisiaj wkurzają. Ja czekam na ten moment. Kiedy zagram z tobą w końcu w DBD. No to musisz poczekać na losowanie. Może się trafi kluczyk. Tomaszu, łaska na bagnę też Malko. No to jak coś, to pójdziemy do Baski. Znaczy, ja myślę, że będzie kiedyś tam Wiedźmin, ale nie w najbliższej przyszłości. Chcesz coś do picia, czy przyszedłeś? No po co ten po co te koty są, nawet komara nie zjedzą? Mamy tu zaplecze. A na zapleczu miękkie łóżko. To jak będzie? Czy ona mnie podpuszcza? Czy co? No powiem, że idziemy na zaplecze, to powiem... Nie, ty zboczeńcu, nie sprzedam ci alkoholu! Ja cię tylko próbowałam! Molestowanie! Straże! O nie... Wiecie, ta maliska chyba na mnie źle działa. Nie mam nabitej rangi, bo tylko killerem ostatnio grałem, więc będzie fajnie. Ja też nie mam dużej rangi. Jej się nie da zarobić. No właśnie tak myślałam. Dobra, nie, daj zaplecze. Trolujecie mnie, nie sprzedaj mi tego alko potem. O, Jena też będzie się tam czerwienić. Nie, to w rękę mnie użar ogólnie. Ale dziwne, że poczułam ugryzienie. Daj zaplecze, możesz wybrać, no dobra. Idziemy na zaplecze. Ha, żartowałam tylko. Mój chłop urwałby mi głowę, jakbym z tobą poszła. Strach pomyśleć, co urwałby tobie. Może jednak zaryzykujemy? Nie, ostatnio sprał mnie tak, że wyplułam zęba. Mhm. No to widać, chcesz drugiego mieć wybitego, skoro Wiedźmina żeś zobaczyła, a już mu to proponujesz. Nie, no... Trzymajcie mnie. A może lubi, jak jej wybijają zęby? No nie wiem. Może to takie BDSM albo coś? Nie wiem. Mniejsza z tym. Kupujemy alkohol. Temerska żytnia musi wlecieć. O nie. William like you. No w tej części zdecydowanie. To już lecimy na karczmarze. W tym kubku podobno jest Melisa. Pierdolny, no wiesz co? Podejrzewasz mnie o kłamstwo? No drogi ten alkohol. Biedronce tani, ale trudno. Trzeba kupić, jak to dają. Domielski bimber, lecimy. Wiśniówka na spirytusie. Trochę mi szkoda wiśniówki na spirytusie, ale dobra, no, kupujemy. Zruchacz z Rivi. Ej, ruchacze z Rivi dawno nie było. Kupić wszystkie? Na bogato kupujemy. Przyda się, nie? Tak ze 4 kupimy. A, dobra, wszystkie kupimy. Easy Zimo, to ja wiesz co, mam dopiero... Ile ty masz godzin, Zimo, DBD? Meliska z prądem. Nie, bez prądu. Ale słuchajcie, mam jeszcze trochę ginu w lodówce, ale... stwierdziłam, że nie tylko detoks od cukru trzeba zrobić, ale też od alkoholu, więc nie. Na razie nie piję, nie zamierzam. Trzeba dbać o zdrowie. Alkohol to puste kalorie. Chociaż ten gin kusi, bo jest pyszny, ale trudno. A czekajcie, to ja jeszcze muszę się przespać, żeby naważyć tych eliksirów. Dajże mi tutaj, kaczmarz, mój kawałek podłogi. Nie ma to jak płacić... Nie ta opcja. Nie ma to jak płacić gościowi za kawałek dywanu. Chcę od... A dobra, no masz.
Już jest 69 łapek w górze? Serio? No to zaraz, odpoczniemy, nawożymy mikstur i rozdaję kod do DPD. 220, no to jaki tam przypał, wiesz, ja tam mam dopiero 40 zimo. Już jest 70, to super. Na flaszkę to nie brakuje urynowa, na helimie to już szkoda, no ba! Typowy cebulak Janusz, to ja, no. Dobra. Sam się ci chleje w kącie, no nie? Co za ham? Dobra, jaskółkę robimy. O, zamieć zrobimy. Puszczyk. Zamieć to ze dwie. Prestiż! Witam gorąco i serdecznie, dobry wieczór. Znam człowieka, który ma ich ponad 3000 i topkuje na polskim Twitchu w DPD. A, to oglądasz prosa, to dlatego ten skill pewnie. Blacksun, witam serdecznie, dobry wieczór. Ale wiecie, ja tam nie lubię tryhardować na multi, ja sobie gram for fun. Miłego odpoczynku, spokojnego wieczoru, Weniczar, miło mi, że wpadłeś. Do zobaczenia następnym razem. Żeby mieć kłócę z rogiem, trzeba wspierać. Tak, dokładnie. Niestety, kochani, plakietka i zielony kolor jest przeznaczony dla wspierających. Ale spoko, to jest tańsze niż kupowanie subskrypcji w HBO, więc naprawdę jakoś tam bardzo tego budżetu nie obciąża. To po wypłacie, okej, okay? Panczek, będzie mi bardzo miło. Dobra. Ja mewa, jaskółka. To ja już narobiłam te jaskółki chyba na zapasy zimowe już ten starczy bohater. Mam jakieś talenty do rozdania? Mariusz Kalinowski, witam serdecznie, Kermin. Jeden tylko. To wiecie co, nie wiem czy inwestować ten jeden. Na nich będzie ta wytrzymałość. No, do później. Miłej gierki, zimo. To je, kochani, robimy giveawaya teraz w takim razie. Tylko jeszcze sobie zmedytuję to. No, dokładnie. Szacun na loży, czyli na Discordzie, moi drodzy. No i można spanować na dzielni odpowiednią plakietką. Już oznaczenie loży i szacun. Na pewno respekt i prestiż. Dobra, ja zapisuję tutaj. Na chwilę gierkę zminimalizuję. Alt tab. Czekajcie, zobaczę czy mam podgląd w ogóle na przeglądarkę, bo z tym jest różnie. Czasami wyłączam i jest wtedy przepał. Dobra. Czekajcie chwilkę. Krystian Karbowski, witam serdecznie, dobry wieczór. Przypominam, że aby móc wziąć udział w giveawayu, trzeba być subskrybentem kanału dla wszystkich nowych, którzy dopiero wbili albo padli na kanał, to taki jest warunek. Jeśli cię nie znam i masz status prywatny, no to niestety losujemy dalej, bo Polak w Januszowstwie jest znany i przycebulić potrafi. Więc na gębę trochę tak słabo uwierzyć, że subskrybuję. O kocim kopelat! Jak cię dawno nie było. Witam gorąco i serdecznie pana. Szkoda, że na rocznicy nie byłeś. Była moc wspominków. Fajnie było. Dziękuję za subskrypcję. Dziękuję Krystianie za suba. Wyświetlił się, jest potwierdzony. Dobra, to teraz moi drodzy Nightbot. Dziękuję Bolson za subskrypcję. No, snak, cóż, prawda? O,
już jestem zalogowana na Nightbocie. Proszę. I teraz tak, giveaways. O, top chatter na popis, jak to się stało. Mody też bierzemy pod uwagę. A keyword, jaki będzie keyword dzisiaj? Może Wiedźmin, po prostu Wiedźmin. Programy w Wiedźmina. No, dokładnie, Panczek. Melodia sama. Spamować Wiedźmin, Wiedźmin. Rozdajemy Dead by Daylight. To akurat kluczyk do rozdania przed streamem z DBD. Myślę, że jutro będzie stream z DBD, też wieczorem. Także ktoś, kto nie ma, będzie miał szansę i okazję ze mną zagrać. Zapraszam. Kiluk, witam gorąco i serdecznie. Dobry wieczór. Rozgość się i miłego oglądania. Ale dużo osób bierze udział. Nie wiem, czy ten Nightbot za tym nadąża. W ogóle. Bo tak mało ludzi teraz wyświetla mi. O, dobra. Odblokowało się. No, ja myślę, że to są, wiecz, Mikołaju, dusze, które tylko oglądają, nie udzielają się na czacie. Ja się tam cieszę, jak widzę taki spam i tyle chętnych na rozdanie. Wcale się nie dziwię. A słuchajcie, 21 osób bierze udział. A ile jest na streamku ludu? 38, moi kochani. To 18 osób nie chce gierki na rozdanie? Nie wierzę. Dehej, witam serdecznie. Wpisywać Wiedźmin i bierzemy udział w giveawayu. No, normalka. Wiedziałem, że musi być 100, bo to zawsze pełna liczba. No ba, jeszcze jakby było 69, to spoko, Kronos. Wiedźmin. Wiedźmin. Dobra, 25 osób. Sprawdzam, kto tu jest. Bilbo, Blackson, Bolson, Cyndrosia, Dixwell, Mikołaj, Generał Lee, I Am Legend, Kilnut, Krystian, Kuba, Kyronus, Maciek, Madstorm, Mafcio, Mariusz, Panczek, Pierdolny, PKW, Prestige, Rajtar, Rayline, Romantyczny Mefedron, Sebastian, Snak, Szymon Kancia, The Hape, Tomasz. Wszyscy? Chyba wszyscy. Rolujemy? Ready? No to rolujemy. And the winner is... Cyndrosia! Gratuluję ci bardzo serdecznie, Cyndrosiu. Wygrywasz klucz do Dead by Daylight. Nie wiem, czy masz tą gierkę, czy nie masz. What the fuck? Mówiłam sobie, że nie wygram. Przyjmujesz nagrodę? Czy nie jesteś zainteresowana, albo nie wiem, nie lubisz takiej gry, masz tą grę, albo nie wiem. Przyjmujesz? Jak przyjmujesz, to gratuluję. Jutro wyślę ci kluczyk. Jutro do południa jakoś. Nagrę Dead by Daylight. Czorny, dziękuję za odnowienie wspierającego. Dzięki. Śliczne, witam cię gorąco i serdecznie. Dobry wieczór. Okej, okay, super, Cyndrosia. No to gratuluję ci bardzo serdecznie. Jutro leci do ciebie kluczyk. O, no, nie bądź taka spięta. Yo, ta muzyka cię opęta. Ma flow, kici mięta. Śmiał cię ścietna pęta. O, no, nie bądź taka spięta. Yo, ta muzyka cię opęta. Ma flow, kici mięta. Kici miał. O, mamy 5 jaskółek akurat. Ogólnie zrobię sobie tu porządek, bo jest syf straszny w tym ekwipunku. Tylko Cyndrosia, musisz do mnie napisać,
Albo na PW na Discordzie, albo na maila, który jest w opisie, żebym ci po prostu odesłała ten klucz. Po prostu miała gdzie go odesłać. A wiesz co? Nie wiem, Czarny. To jest Focus ogólnie. Ten zespół, który wymyślił tą nutkę. Jakiej ja muzyki słucham? No różnej, ale nie przepadam za rapem, hip-hopem. Wiem, to tak... Kici Mięta jest wyjątkiem, bo to po prostu traktuję bardziej zabawowo i śmiesznie niż na poważnie. Ale ogólnie lubię muzykę folkową, filmową. Lubię rocka. I dziękuję bardzo, generał Lin. Nawet klasycznej muzyki się nie boję, także no... Ja mam ogólnie otwarte horyzonty. No to nabierasz wakacyjnego koloru skóry, Czarny. A ja to chyba nie nabiorę, bo ogólnie źle znoszę opalanie. Na Emila wyślij. Nie, no nie można tak. Panczek. Dobra. I tu znowu bagna. Trudno, dobre jedzenie. Nie, PZ-a nie. Nie lubię. Dobra. Komary unikają opalenizny. A, czyli powinnam się opalić, żeby mnie nie gryzły. Bo tak to mają smaka na moją szlachetną bladość, tak? No cóż. Zawsze można kupić do domu, wiecie, takie urządzenie, które odstrasza komary. Witam, kolega Banan, witam serdecznie, dobry wieczór. Usługi przewoźnicze w najlepszych cenach. Dobra, przewieź mnie na drugi brzeg. Przewieź mnie na drugi brzeg. I czy ja Klau, witam gorąco, dobry wieczór. A on zawsze tak biega, bo ja mam tylko moda na przyspieszenie ruchu. Przecież jak ja bym miała normalnym tempem biegać po tych bagnach, to bym zwariowała. Kurde, szkoda, bo DPD fajna gierka. Dzięki, Kuba Baton. Za donata. Może jeszcze razem jakiś kluczyk do DBD. Zobaczymy. Kochani, jak wam się spodoba w ogóle u mnie na kanale DBD, no to pomyślimy jeszcze o jakimś rozdaniu kluczyka. Dobra, tak płyńmy na bagna. Boże, liczycie takie rzeczy, The Hype. Wieczorny, czy ty się dobrze czujesz? No już naprawdę? Ja pierniczę. Już wystarczy, chłopie. Ja. Masakra, Czorny. Za duże, duże serducho dla ciebie. No jak ja mam dziękować, no? Przecież to wariat jakiś. Masakra. Dziękuję, buziak dla ciebie, Czorny. Duże, duże serducho. Wow. Anna, witam gorąco i serdecznie. Dawno cię nie było na streamku. Odbiorę i dziękuję. Rapopis, witam gorąco i serdecznie. Hej, hej. Ominęło cię rozdanie na DBD, Rapopis. Wariaci są coś warci. Ale żeby to wariactwo potem nie zaszkodziło, ja tego nie chcę, słuchajcie. Żeby wam zaszkodziło, no naprawdę. Brak słów. Nie mogę się doczekać, że coś zagramy. A co lubisz grać, Kuba Baton, może tak? Niesamowity Baton, nie mogę się doczekać, aż coś zagramy. HH0.77PLN. Dobra, idziemy w tym kierunku. Bo tu będą wilki i te echinopsy, nie? Czy tam...
Oj, przeceniasz mnie, Czorny, zdecydowanie. On specjalnie dopiero teraz przyszedł, żeby nie wygrał gry i nie mógł zagrać. Myślisz, że aż do takich podstępów by się zniżył? Nie sądzę. To jednak gra po opis. Kurde. Srebro. Tutaj zdecydowanie srebro. Ile ich tu leci? Dwóch. No to tak, najpierw topielce załatwmy. Mamy zebrać 10 języków topielców. To nie będzie trudne na magnach. No bijże to, dziadostwo. Halo, Geralt, bo ty mi tu padniesz zaraz. Dobra. Ja pierdzielę. Nie, Geralt, uciekaj! Uciekaj! Ja pierdzielę, nie! O, zgon! Pierwszy zgon dzisiaj. Daj 2 i chyba tyle teraz hh0.77pln blik. Co tam oglądałeś ciekawego, Rapopis? Aż donate zbugował z wrażenie nad zgonem Geralta. O nie, ja dopiero jestem w misiu kudłaczu. O nie. Tyle teraz hh0.77. Daniel Baraban, witam serdecznie, dobry wieczór. Żwaj znaku dużo dają, też prawda, pan Czek. Przynajmniej trochę odciągają potwory, zwłaszcza art. No patrz. W GTA 5 mam z tych gier, które podałeś, Kuba Baton. Ogólnie, ale odinstalowałam, bo było zbytnią czarną magią dla mnie. Muszę trochę poćwiczyć sama, żeby grać w to z widzami. Było kupić alchemianie, tylko spokojnie, Rajtar, po prostu muszę jaskółkę wypić, jakąś zamieć albo coś, będzie spoko. Zaliczyłam gdzieś taki fej, robiłam koszulkę cosplayową, przez przypadek grafika na niej są na lewą stronę koszulki. O nie, to musisz jeszcze raz, współczuję. No, ale każdemu się zdarza popełnić jakiś błąd, który potem musi nadrabiać. Niczyje, Chloe. Nie jesteś jedyna. Baraka. To nie znam tego filmu, o czym to? Kosiara YouTube, witam serdecznie, dobry wieczór. Rozgość się. A pradziadek zawsze mówi, zapisuj często stan gry. Trzymaj się, Kuba Baton. Dobranoc. Dzięki, że wpadłeś. Serducho dla ciebie. Miłego dnia jutro. Spokojnej nocy. I do zobaczenia na kolejnym strumyczku. Dobra, robimy tutaj porządek w torbie. W torbie Geralta. Porządek w torbie Geralta, no. Nie, no dobrze, że Geralt szybko biega. Słuchajcie, to jest zbawienne w takich sytuacjach. Biega jakby wypił energetyka albo na dopalaczach tutaj działał. No ale w końcu to mutant, to jemu można wybaczyć. Nie. Wszystko przemoknie. No to się schowaj pod dach. No nie, no. Najlepiej narzekać. W sumie to on ma dwie to... O, rany. Nie pomyślałam o tym. A może dlatego, że nie zaglądałam mu? Tam, gdzie ma te torby. Eliksir masz zrobione? Tak, mam. Dobra, jeszcze tutaj zapiszę. Ewa Trasie, witam gorąco i serdecznie. Dobry wieczór. Miło mi, że wpadłeś. Dobra. Gdzie ten przewoźnik? Na urlopie? A, tam jest. Taki przewoźnik to ma przerąbane. Urlopu wziąć nie może. Chyba, że ma zmiennika. Usługi przewoźnicze w najlepszych cenach. Dokąd możemy... Dobra, przewieźmy na drugi brzeg. Już ci płacę, lecimy.
Tak, nie, jestem... No ile razy można o to pytać? Tak, zapłaciłam ci już, to... Chyba jestem gotowa, nie? No dobra. Piękne bagna, piękne, wspaniałe. I teraz lecimy. I wiecie co, ta Moren mi się chyba też zbugowała. Bo ja nie mogę zrobić z nią questu ogólnie. Znaczy tej karty nie mogę jej zdobyć. Nie wiem czemu. W czwartym rozdziale mam luzy. No, czwarty rozdział ogólnie lubię. Moren karty, wiecie, tej takiej naked do Fab Folderu. Jak ubrali, to nic dziwnego, że w ogóle. A wy to byście tylko wszystko rozbierali. Na Passiflorze, na moim Discordzie macie rozebrane, panie, jak wam mało. Dobra, tutaj sobie zapiszemy. I tu sobie, słuchajcie, wypijemy jaskółkę chyba. Chociaż nie ma tu ich dużo. Teraz. A teraz utopce mi wyskakują, których tak za bardzo nie potrzebuję. Potrzebuję topielców. Dobra. O kurna chata, dobra, to tu już trzeba zastosować styl grupowy. Ja pierdzielę. Jaka rzeźnia normalnie, dobra. Trzeba odejść chyba z tego robaka. Niech mi się to życie trochę zregeneruje. No pij tą miksturę, dziadu. A co, ja Quen biorę? O nie, ja chcę art. Dobranoc, kosiara YouTube. Trzymaj się, miłego dnia, jutro ci życzę spokojnej nocy. YouTube szmankuje? A co się dzieje? Wszystkim wam tnie? No próbowałam, wypytałam ją o wszystko. Ja pierdzielę, komar znowu. Komar, ja się tu biję! Do kur... Chyba wiecie co, muszę okno zamknąć, bo... Zaraz mnie zjedzą. Komary po prostu. Także czekajcie chwilkę. Ładnie, ładnie, tak spoko, spoko. Kocim wpłacił 50 euro od tak z tęsknoty. Tu latasz, gadzino. To jest twój ostatni przelot. Dobra, już jestem. Co się stało? Jakie... Co? Jakie 50 euro? Co? Co się stało? Nie było mnie. Żartujecie sobie? O kocim to byś ty? Ej, no nie! Co? Muszę tylko komara zabić, no nie! Co? Zerknij, okej. Okay. Najgorsze, że z tego tipa coś tam to się nie da wyświetlać z powrotem. No nie, no nie żartuj o kocim. Wariacie, przecież tak nie można, no. Tak nie można.
Co wy po prostu? Ja nie będę przez was spać. Nie. Ech. Ja nie mogę z wami, naprawdę. Czekajcie, sprawdzę. Przypału nie było. €50, słuchajcie, nie. To nie może być prawda. Ech, login. YouTube. I to w takim momencie, jak poszłam zamknąć okno i walczyłam z komarem. No szybciej. Nie, wy się idźcie, nie wiem, ochłodzić, odświeżyć. Co to ma być, ja się pytam. No ja nie mam słów, no nie, no weźcie, uszczypnijcie mnie, co mi się śni. Przecież to jest nienormalne, ludzie, uspokójcie się. Od tak z tęsknoty. Faktycznie 3 minuty. Relaunch. Czekajcie, zrobię to. Kocim wpłacił €50 od tak z tęsknoty. Ja pierniczę, kocim. Co? O nie. Nie wiem, co wy wyprawiacie. No nie, nie, jak ja mam się na graniu skupić? To jest chore. Dobra, meliska, dobra, wypiję sobie meliskę, tak, meliska, dobra, jest meliska, zdrowa jest, robię sobie detoks, w ogóle nic się nie dzieje, nic się nie stało. Halo, czaty, w ogóle co takie drętwe jesteście, czaty, weźcie serduszka jakieś czy coś dla tych wszystkich wariatów, ja nie wiem, no, halo, czat, spam, serducha, jednorożce, może gin, no miałam sobie zrobić detoks, nie mogę ginu się napić, to jest wbrew mojemu postanowieniu, ja tu na dietę przechodzę, kurna, ja nie wierzę. No nie, no w szoku byłam wtedy, ale teraz to już naprawdę przesadzacie. Ja buziaki dla was, nie wiem co ja mam zrobić jeszcze, żeby wam... Ech. Nie mam snapa, witam cię Michale. Kogo nie przeczytałam w ogóle, jak sprawdzałam. Skowron, dobry wieczór, witam serdecznie. No, wariactwo donate'owe cię ominęło. Rogalik, witam serdecznie, dobry wieczór. Kiedy kolejny giveaway? Zobaczymy. Komar za 50 się opłacił. O nie. Nie, po prostu. Po prostu, no kurna, no. Ty. Jesteście jacyś niemożliwi, no. Nie istniejecie naprawdę. Nie wiem. What? Co? Dobra, zaraz zginę z tego wrażenia. No nie. Dobra, Geralt, biegasz szybko, to może im uciekniesz tym potworom. A one też jakoś dziwnie szybko biegają. To nic, poradzimy sobie. Ja sobie nie poradzę z taką widownią. To wstyd zezgonować. Trzeba coś reprezentować na tym kanale. Boże, jaki piruet zrobiłam. Ja pierdzielę. Nie wiem, jak ja to kliknęłam. No nie. Cóż, to by były cheaty, jak tylko ja bym była taka szybka. Dobra, pad, robak. O, ten też pad. Tylko czekajcie, sobie znak przestawię. Brakuje mi chyba jeszcze jednego znaku ogólnie. Raylan, dzięki, że wpadłeś, serducho dla ciebie. Dzięki, że byłaś. Miłego dnia, jutro spokojnej nocy.
Wiecie co, no ja nie narzekałam, ja po prostu odeszłam od kamerki i chciałam zakończyć streama po tym, co się stało. I szczękę miałam w piwnicy, więc wariat Mikołaj mi już sprawił bardzo dużo zawałów. Więc nie wiem, czy wy w ten sposób ćwiczycie moje serce, czy ono wytrzyma, czy nie wytrzyma, czy co w ogóle. Ale no ja nie wiem, czy jesteście świadomi negatywnych skutków, jakie to może wywołać. Mortozak, witam serdecznie, dobry wieczór. Dziękuję za komplement. W ogóle co słychać o Kocim? Kopę lat się nie widzieliśmy. Żadne walki donate'owe, postradaliście zmysły. Ja nie chcę. Jak chcecie jękę na streamach, to musicie zadbać o jej krążenie. No, kto będzie streamer robił? Halo. Helena, mam zawał. No coś w tym stylu, rapopis. Dokładnie. O nie. Dobra, tu są topielce i utopce. Powinnam to porobić. Na szybki. O. Kurde, jaki utopiec wprawiony w tych walkach. Parowanie zrobił, słuchajcie, widzieliście? Dobra. Lecimy dalej. Czarny, naprawdę. Kurde, no. Co ja mam wam mówić, no? Jestem normalną dziewczyną, taką jak widzicie na co dzień. Ja nie zasługuję na jakieś wyjątkowe traktowanie. Po prostu sobie gram i staram się wam uprzyjemnić jakoś wieczory i tyle. Dobra, zamykam się w sobie, ja już nic nie mówię. Nie widuję dziewczyn na to. No to gdzie ty mieszkasz? U mnichów Shaolin czy co? Topce, latapce, otóż to. To są bardziej topielce akurat. A musimy 10 języków zabrać. A sobie tego expa też trochę nabiję tutaj. Chociaż tyle. Wiem, Mikołaju, nie ma sensu w ogóle jakieś walki donate'owe. Szermierz pierwsza klasa, no w końcu... Ej, jak ja robię te piór? Aha, dwa kliknięcia do przodu to jest piruet. Słuchajcie, dopiero się nauczyłam. Ale w sumie Geralt miał amnezję, to mógł zapomnieć, jak się robi fikołki, nie? Legit, 100%. Same nienormalne na co dzień. A może masz po prostu inną definicję normalności i nienormalności? Wszystko zależy od perspektywy. Ghost Kun, witam serdecznie. Normalna dziewczyna jak gra w gry, to nie jest normalne. Ja nie wiem, wiecie, ja nie jestem jakimś super graczem, umówmy się. Ani nie gram we wszystkie gry, bo wiecie, też lubię inne rzeczy robić. Ale... No czasem gram, lubię historię ogólnie jakieś. Dlatego filmy, gry RPG ja bardzo lubię. Podczas walki używaj, okej. Okay. Prawie by fizyka nie istniała. Jeśli fizyka by nie istniała, to ciężko by było nam żyć w tym świecie, jaki jest.
O, jaka drużyna tutaj wyskoczyła z wody, znaczy z bagna, przepraszam. Ale że one muszą śmierdzieć, jak w tym bagnie się taplały. I w takim sensie ogólnym, i w takim sensie historycznym, o. Lubię historię. Lubię historyczne seriale, filmy też. Jak człowiek tak spojrzy w tą historię, obejrzy sobie jakieś filmy o dawnych czasach, przeczyta o tym, to zaczyna doceniać, że urodził się w takich czasach, a nie innych, gdzie jest spokój, w miarę spokój. Nie ma jakiegoś niewolnictwa, nie ma wojen. No, słuchajcie, doceniajcie to, w czym żyjecie. A, czy jestem nienormalna, bo gram w gry, no spoko. A w sumie mogę się z tym zgodzić, no ja do jakichś super normalnych nie należę. Nie ma takich wojen, jak były, czyli światowych na przykład. Dobra. Dobra. Ej, no teraz wszystko mnie swędzi przez tego komara. A jaki okres historyczny najbardziej lubisz, Okocim? No, to jest hobby, które może dużo czasu pochłonąć. Boż kurde, tyle jest okresów, czasów. Nie sposób to wszystko poznać i zgłębić. Drugą wojnę. Powiem ci, że to dla mnie tak najbardziej mroczny chyba etap w historii. Bardzo taki przygnębiający. Ja staram się być dość empatyczna w tym, co odbieram. I... No i jak sobie pomyślę, że ci ludzie to wszystko przeżyli, to... Ach, to naprawdę doceniam, że się wtedy nie urodziłam. Chyba tam też mamy topielce. To zbierzmy te topielce, to będą nasz te... Języki w końcu. 10 zbieram. Ciumak przez jedną noc. Na duchem latał. I bzyczy, nie? Niektóre komary tak bzyczą upierdliwie. Jeśli byłam na wakacjach w Zielonej Górze i słuchajcie, nie dało się spać od tych komarów. Tak bzyczały na duchem. Tylko ze znieczuleniem jakim się dało spać. Z takim mocnym, nie? Przytulisz się do poduszki i już padasz. Squeaky, witam serdecznie. Dobry wieczór. Rozgość się. Dobra, drugi topielec. O, jagiellonowie. To już przyjemniejszy temat trochę. Średniowiecze i renesans. Dla mnie to średniowiecze jest też trochę straszne. W sensie taki quasi średniowiecze, jak podciągają trochę pod fantazy itp. To jest jeszcze spoko, nie? No bo to takie bajkowe jest. Ale takie prawdziwe średniowiecze, ponure. Ojej. Wieki ciemne, nie? Nie bez powodu nazywane. Renesans spoko. Renesans jest starożytność, chociaż nawet ta starożytność ma dość mroczną historię. Niewolnictwo itp. Dobra, idę na te topielce. Ale widzicie, historia też pokazuje, że ludzkie instynkty się nie zmieniają. W starożytności mieliśmy walki gladiatorów. Walki na śmierć i życie na arenach.
A teraz co? Mamy sporty typu właśnie walki. No nie, nie, co prawda nie są na śmierć i życie, ale zaspokajają ludzi, którzy lubią to oglądać. Nie wiem. Ja się zawsze zastanawiałam, co tym ludziom się podobało w tym, że na ich oczach ktoś ginie, nie? Albo się bije, albo jest krwawo, albo coś. Spróbuj nocy z komarem w namiocie. Nie, namioty to nie, nie jest sposób na wakacje dla czarodziejki. Nie, nie, nie. Tomek Stalker, witam serdecznie, dobry wieczór. O, krucjaty, dokładnie też, I am legend. No muszę, Mikołaju. Albo one, albo ja. No jednak wolę siebie, bo kto będzie wam streamował? Robimy sensacje i złe rzeczy, jakie nas nie dotyczą. No, może to właśnie jest taki instynkt człowieka do okrucieństwa, który ogólnie tłumi w sobie, ale nie wiem. Tak naprawdę w nim siedzi. Daniel Żurawik, witam serdecznie, dobry wieczór, rozgościej, miłego oglądania. O, też prawda. Średnia wieku była bardzo niska dawniej, nie? Ludzie umierali na zwykłą grypę. A teraz mamy antyszczepionkowców, którzy, nie wiem, chcą wrócić do tego, żeby tak było. Nie, spoko. Może niektórym w dupie się poprzewracało od tej cywilizacji. I sobie szukają jakichś problemów na siłę. No, najgorsze. Naprawdę. Bagno to jest tragedia. No, ale dobra. Ile mi jeszcze brakuje do tego wykonania questu? Flame, dobry wieczór. Witam gorąco i serdecznie. Najlepsze, że większość antyszczepionkowców była szczepiona. No to jest też spoko. Może dlatego tak głupio gadają. Od tych szczepionek chyba. No my z nudów gramy, oni z nudów nie chcą do lekarza. Rajter. No i właśnie to, że jest respawn, to jest najgorsze. W bagnach ciągle są potwory, no. Ja w ogóle szukam tych echinopsów, bo ja ich potrzebuję, żeby wykonać zlecenie, ale nie wiem, czy one mi się zrespią, te echinopsy. Omar będzie nam streamował. Streamował bzyczenie, to jest układ. Niezły, nie? Dobra, idziemy do tego przystojniaka. Damy mu pieniążki. No, zgadzam się, Kieranus. Traktaty o broni i walkach? Tym właściwie trochę mniej się interesuje. Nie jest to temat o godzin, który szczególnie zgłębiłam. No, masz tu zapłatę. Zenon, witam serdecznie, rozgościem. Miłego oglądania. Damianie, witam, dobry wieczór. O, kurde, już nie mam 3 subów, które były przed chwilą. Spoko. Kocham cię, YouTubie. Naprawdę jesteś. I like it. Tomek Stalker, dziękuję za subskrypcję. No i nawet teraz przyszedł sub i się nie podniósł licznik, no. Zgadza się. Oto twoja dola. Interesy z tobą to prawdziwa przyjemność. Wzajemnie, Jaren. Mów, przybyszu. A brałeś jakiegoś energetyka, Tomaczu? Czy może czujesz stresa przed tą fizyką? Mariusz, witam gorąco i serdecznie, dobry wieczór. Dobra, bywaj. To już zrobione. Okej. Okay. YouTube to zaraz. Trzeba wytępić. Dobra, pomożecie mi z tą triadą. Jakoś tam ten dialog poprowadzimy, żeby ona ten... pokazała nam swoje wdzięki. Brodę ma czarną, a wąsy blond. Może pofarbował. Mm.
Dobra. No, ale ona musi mi to zlecić, żebym jej tą skórę wilka przyniosła. Ona nie chciała ode mnie. Czekajcie, Moren. Hello, panienko. O nie, no mam taką damę z krzaka wyciągać? No nie. Z trawy właściwie. Bo ona może sika. Nie będę jej przeszkadzać. Akurat tak za krzaczkiem. Dobra. Halo, Moren, przeszkodzę ci, ale mam tu ważną sprawę. Podaj listek. No, ona ma już wystarczająco dużo listków chyba. Powiedz mi o Driadach, powiedz mi o Brukilonie. No i widzicie, wszystkie mam te opcje dialogowe. Opowiedz mi o Driadach. Naszym domem jest Brukilon, naszą panią Aitne. Od przybytku głowa nie boli, Reiter. Nikt nie potrafi poruszać się w gęstwinie lepiej. I to, a najgorsze, że im bardziej to czysto, tym bardziej nic nie wie. Sekretów. Jesteście szczęśliwi. Musisz podejść do tego z czystym umysłem, nie stresować się, nie myśleć o tym, że ojej, jutro fizyka, tylko skup się na tym, co czytasz. Nie traktuj tego jak przykrego obowiązku. Musisz jej zapytać zaginionego dzieciaka od ceglarzy, okej? No chyba, że zakrywa. To smutne, bywaj. Opowiedz o Brukilonie. Opowiedz mi o Brukilonie. Brukilon to niedostępna dla człowieka puszcza. Ojczyzna Driad. Królowie ościennych krain pragną zagarnąć las dla siebie. Dlatego na granicach wciąż trwają walki między ludźmi i Driadami. Kto wygrywa w tej wojnie? Nasze łuczniczki są niezrównane, ale pomyśl chwilę, Wiedźminie, i sam sobie odpowiedz na swoje pytanie. Myślisz, że długo możemy się opierać brutalnej i bezmyślnej sile, która uczyniła z ludzi władców świata? Mhm. No i widzicie, dwie opcje były próbowane. Co oni z nią zrobi? A, bo musi mieć cycki na wierzchu i musi być zielona, tak? I taka będzie idealna Driada. Mnie się taka bardziej podoba, jest mniej dosłowna. Zakryli jakimiś liśćmi. Ciekawe, czy te Driady tak z tymi łukami biegały nago po tych krzakach, kurde. No już samą swoją nagością mogły ten... budzić zamęt wśród potencjalnych atakujących osobników. Spokojnie, nie denerwuj się. No masz... masz wyzwanie, którego musisz być pewien, że podołasz. Nie mówię sobie, że nie dopuści, nie zdasz czy coś. Rób wszystko, żeby nie miał powodu, by cię nie dopuścić ani nie zdać, no. Cynrosia, witam ponownie. Bo z wami nie można się dogadać. Każde ustępstwo traktujecie jako przejaw słabości. No, te wiwerny są najlepsze. Chciałabym mieć taką wiwernę zamiast tych dwóch kotów, które mam. Miauczących. 101 czekopałek, dziękuję bardzo, kochani. To przez tego giveawaya. I całe 3 godziny i mamy tutaj tyle czekopałeczek. No to mi się podoba. Nie, 2 godziny, po 2 godzinach, słuchajcie, jest ten. Więc zgadzasz się z elfami i krasnoludami, które walczą o swoją niepodległość? Nie, no oczywiście, że żartuję, Cendrosia. Oni już dawno zgubili sens walki. Pozostała im tylko żądza krwi i odwetu oraz pogarda dla ludzi. Pozdrawiam, Zetratubę. Udanego pobytu tam ci życzę. My tylko bronimy domu. To kopałki pryncypał. Nie próbujemy zepchnąć ludzi do morza. Dziękuję za ludzika. Każdy ludzik też mnie zbliża do kebaba. Nie trzeba wysyłać grubych donate'ów. Żebym miała co do karka włożyć. Nie no, żartuję. Akurat z ludców to tam mówię, na kebab się może uzbiera za jakiś czas. No dobra, ludzika się na pewno nic nie kosztuje, trzeba uważać, bym nie mieć... Kurde, co on tak szybko zniknął? Nie dokończyłam czytać. Opowiedz mi o Driadach. Naszym... Jesteście. Pod tym Dobra. No kurde, widzicie? Wszystko pytam i ten... Więc... Co ja mam niby jej zrobić? Może ona w trzecim akcie się otworzy bardziej? No ja nie wiem. No serio, ona jest jakaś dziwna.
Przyblokowana dziewczyna. A, no tak, no zgadzam się, Mikołaju, nie ma co szaleć, bo kurde, ja nie chcę mieć was na sumieniu. Kurde. Dobra, olejemy ją chyba. Może, nie wiem, coś dla tych druidów trzeba zrobić, żeby ona się odblokowała. Trochę przypał. Nie dziękuję, bo pracuję. No to oby ta praca miała sprawnie i bezstresowo zatratubę. No ale ona nie chciała ode mnie skóry wilka. Nie mam nawet opcji jej dania czegokolwiek, Amadei, i to jest problem. Nie grałam w ogóle w Warhammera. I tam ponownie Kapifili. Hej, hej. Wysyła przez przypadek same początki. A na telefonie piszesz jakikolwiek? Głuszec, witam serdecznie, dobry wieczór. A na szyjnik ma też fajny. Co, na Leszego tam ma? Na tej szyi? A ten tosty wpieprza. Podziel się. No nie wiem, z tyłu. Nie wiem, kurna, co z nią zrobić. Zaginionego dziecka? A właśnie bywa. Nie. A który to druid? Czekajcie, starszy? Czekajcie, będzie starszy chyba druid. Szyłam cię, wędrowczy. Aha, on tylko sprzedaje? Bywaj. Jestem taka wampirzyca, Izabela, jakbyś chciała cosplay... No wiesz co, dzięki, że mnie porównujesz do wampirzycy. O nie. Łamiecie mi serce. Dobranoc, Kainet, dzięki, że wpadłeś. Trzymaj się, spokojnej nocki i miłego dnia jutro. Aha. Słucham. Zbieram ich. To miejsce jest stare. O, może ten. Jest w nim moc, ale nie sposób lepiej do wiedźmy. Ktoś próbował? Nie, wczoraj za to porównanie zmutowałam maniaka, powiedział, że gra z wiedźmą. Także nie, lepiej nie spotykać. A ty wiesz? Wędrując przez moczary, na pewno zauważyłeś stare głazy z dziwnymi symbolami. To skupiska niezwykle silnej energii. Już dawno odkryliśmy, że linie energii krzyżują się w dość szczególnym miejscu. Tam, gdzie stoi wieża? Nie, no jest naszym jednorożcem, jest dostojny i szlachetny. Dziękuję, Cyndrosie. Sprawdź sam. Dziękuję. Po fińsku wiedźma i czarodziejka to samo słowo. No mam nie pocieszyć jakikolwiek? Nic. Ta wieża jest przeklęta. Wiesz może, gdzie mogę znaleźć stary traktat alchemiczny Ein Sofaur? Tu na bagnach niełatwo cokolwiek znaleźć. Ale zapytaj dziadka. Ten obłąkany człowiek zbiera... Bokser, ksiemka wariacie. Jak tam? Zdrowie, samopoczucie? Również księgę. Upały dobrze znosisz? Sprawdzę to. Ta rodzinka lepiej brzmi. Zdecydowanie. No i kurde, nie dał mi tego. Questy z zaginionym dzieckiem. Może ten... Zbieram to, ktoś to, a ta, dzień, wiesz może, tu Oni się zbugowali? Druid wygląda ładniej od Dryady. Lubisz takich starszych facetów, Rajter, rozumiem? Słucham. Zbieram informacje o wie... Ja tam mam chłodno, Boksark. Tu sprawdź. Wszyscy to samo gadają, nie wiem. Nie wiem, zbugowany to jest. A, drugi akt. Dobra. Ja już właściwie nie mam tu za bardzo co robić. Tą wieżę trzeba. Vivaldi aresztowany. No właśnie. Hmm.
Ginią dzieci to trzeci akt, okej? Dziku największy, ta bardzo. Dobra, już mamy języki, echinopsy i w sumie Algula to chyba też jak cmentarz będę miała odblokowany. Tak mi się wydaje. Pieseudeusz, witam serdecznie, dobry wieczór. Nie ma sprawy, Amade. No to chyba już możemy kończyć ten akt. Zaniosę tylko te języki. I trzeba zbierać ogólnie te obeliski chyba, żeby tą tajemniczą wieżę ogarnąć. No, to prawda, Pieseudeusz. Bokser to... stały widz właściwie. Bardzo długi staż ma tutaj na tym kanale. Dobra, no to znowu musimy dymać do miasta ogólnie. Nie oglądałam żadnej części 50 twarzy Greya. Nawet nie oglądałam z ciekawości. Gdzie szanuję swój czas. Jak kiedyś nie będę miała co zrobić z czasem, albo będę miała go nadmiar, to może obejrzę sobie taką głupotę, czemu nie. Przynajmniej się pośmieję. O kurde, jak to brzmi ten jednorożec, szlachetnie. Idę na wota piękności. Powodzenia w gierce, dzięki, że wpadłeś, Okocin. Duże, duże serducho dla ciebie za całe wsparcie. Jesteś naprawdę szalony. Szalony jesteś, no. Spokojnej nocy ci życzę i miłego dnia jutro. I do następnego. Bokser, wierny widz, filantrop, artysta, twórca miniaturek. I streamer jeszcze, Bokser. Zapomniałeś dodać Capifini? Filantrop. No, masny, masny. Nie ma takiego drugiego boksarka na YouTubach. To na pewno. 50 twarzy utopca. O nie. Ty chcesz jakiś hardcore horror nakręcić? BDSM utopcy. Kajdanki, czarodziejki i utopce. Łukasz Drożdż, witam serdecznie i gorąco. Ej, tam spać. Spać pójdziemy koło północy. Spokojnie, jeszcze mamy czas. Będzie jakaś ruda? Ruda będzie z utopcem w koopie. A co tu się stanęło? Podobno w Korei Północnej znaleziono legowisko jednorożca. Dziękuję bardzo, Misiek, wariacie. Serduszko dla ciebie. W Korei Północnej znaleziono legowisko jednorożca, wiem, bo oglądałem ciekawostki i po tym kraju do 1 zł i 56 groszy SMS. Kurczę, powinnam się wybrać w takim razie do Korei. Zendrosia, trzymaj się, dobranoc. Dersal, dzięki, że wpadłeś. Miłych praktyk jutro. Dobra.
Spróbujemy wyciągnąć może Vivaldiego z więzienia. No bo nie ruszymy tych zadań. Co? Jest jakiś sposób, żeby go wyciągnąć z tego więzienia? Dobra, przewieź mnie na... W sumie nigdy jeszcze nie zdarzyło mi się tak, żebym miała Vivaldiego w więzieniu. Jesteś gotowy? A, siedzisz do biegu. Szkoły nie masz, Cendrosia, czy co? Tak, płyńmy. Czy za tą średnią to już masz olewkę, Cendrosia? No a jaka, Mady, tak to jest. No jak nie mają czegoś w realu, to oglądają na filmach, nie? Mady. Dla Wieśka się poświęcę. Ja, no tylko do północy dzisiaj, żeby was nie zatrzymywać zbyt długo. Woda jakaś niespokojna. Znaczy nie, no nie musisz mnie przepraszać za dotację, czorny. Ja po prostu nie wiem, no... Lepiej zachować czujność. Czasami... No jest mi głupio, po prostu. Że, no, twoje ciężko zarobione pieniążki inwestujecie w ten kanał, no. I to jest takie... No... To jest duże brzemię dla mnie. Brzemię waszego zaufania i docenienia mnie. Dobranoc, czarny, oby jutro... Dzień ci minął. Pozytywnie i miło. Dzięki, że wpadłeś. Kaucje ósiemki. Aha, okej. Okay. To idziemy do lożku w takim razie, Amady. Dzięki. No to całkiem sporo. To jak to nie możesz oglądać? Możesz zawsze obejrzeć Potter 50 twarzy Greya w oczekiwaniu na kolejny sezon twojego ulubionego anime. Dobra, zaznaczamy sobie loszek. Wkurza mnie, bo już drugi stream, tak właściwie nie mogę pozamykać tutaj żadnych spraw. Mieliśmy już to skończyć, w sumie, ten akt. Tam spokojnie, znalazłbyś czas. Jakieś strajki w szkole i lecisz 20 odcinków dziennie. Nie mogę otworzyć cmentarza. Też próbowałam. Dobra. Mogę porozmawiać z Vivaldim? Nie ma mowy. Arestowany za kontakty ze Skojatel. To polityczna sprawa. No ale ja nie mam politycznej sprawy do niego. Nie, pieprz, to tylko stary krasnolud. Ty się tak za nim wstawiasz. Mam do niego interes. Mnie wszystko jedno. Zapłacisz 200 wykaucji, to go wypuszczę. To easy. Dobra. Oto pieniądze. Gadałam z grabarzem, wszystkie opcje dialogowe tak samo. Co cię sprowadza? A może jakieś dziękuję za wyciągnięcie cię z więzienia? A ten list mu dać, czy wtedy się opowiem za stroną Wiewiórek? Bo nie mogę się opowiedzieć za stroną Wiewiórek. List od Jewina. A przynajmniej questa skończę, nie? Tylko tam na bagnach jest quest z zakonem? Nie wiem, czy w drugim, czy w trzecim akcie. Na pewno się tam spotyka z Gdryfa. Zygfryda, czy jak mu tam... Gracie z Rivi, witam serdecznie. Hej, hej. Po streamie będzie trzeba coś zagrać, bo mi się tylko Don't Starve. Dota. A czasem Tekken. No i list, nic nie szkodzi. Okej, okay, Amadę, masz tutaj list. Mam dla ciebie wiadomość od Iwina. Krzysztof Huk, witam serdecznie, dobry wieczór. Nie muszę czytać, dobrze wiem, czego chcę. Pamiętaj, Wiedźminie, elf
Człowiek czy krasnolud, wszyscy chcą tego samego. Pieniędzy? Krasnoludzkich kobiet! Oj, nie! Ja bym powiedziała, że pieniędzy. Krasnoludzkich kobiet, to jest dobra opcja. Dawaj kobiet. Dobra, i będzie. Krasnoludzkich kobiet? Bardzo świetnie. Zmiataj stąd, niedługo przygotuję odpowiedź i będziesz mógł ją zanieść. Ej, no ale uprzejmiej trochę, panie Vivaldi. O nie, zniknął. Może do domu poszedł. Tak, były live'y z Wiedźmina 2, tylko słuchajcie, i były live'y też z Wiedźmina 1. I były z dwójki, ale to było jeszcze na starym mikrofonie, starej kamerce, wiecie, chciałam trochę, no lepiej, wiecie, przejść to, znaczy lepiej dla waszych uszu i oczu, pierwsza sprawa. A druga sprawa, chciałam przejść tymi, że tak powiem, stronnictwami, których nie wybrałam za pierwszym razem. Czyli tak, pierwszym razem przechodziłam Wiśka 1, no to po stronie wiewiórek. Tak teraz chcę przejść po stronie neutralnej, bo tak żeście wybrali. Był do wyboru zakon i neutral, i wybraliście neutralny sposób. Tak samo z Wiedźminem 2 zrobimy tak, że ja przy pierwszym przechodzeniu grałam po stronie Jorveta, to teraz sobie przejdziemy po stronie Roshan, tak, żeby już uzupełnić tą naszą wiedźmińską trylogię. Vincent dał ci sygnał, który powinien dać ci możliwość wejścia na cmentarz. A co do opowiadania się stron, to ostatnie zadanie zabicia zwiadowców decyduje o stronie. Aha, okej. Co cię sprowadza? W niedzielę na pewno będzie stream wieczorem. Postaram się. Dam wam znać. W piątek i w sobotę nie wiem. W piątek może mi się uda, ale ogólnie będzie miała dużo zajęć w piątek. Mam jeszcze coś do załatwienia w sądzie, także będzie to dla mnie stresujący dzień. No i w sumie jakbym się wyrobiła, to w piątek też. Masz może bramę tajemnicy? Mam to resztki mojej kolekcji. Jeśli chcesz, oddam ci. Rozwód. Za ile? Wyglądam wam na mężatkę. Halo. Stachu Bryłka, witam serdecznie, dobry wieczór. Cześć, fajnie, że wpadłeś. I dzięki za informację, Watras. Właśnie mam jakiś sygnet, co mi się przyda faktycznie. Dzięki za pomoc. No, są chyba jakieś konwenty cosplayerów. Musisz poszukać w internecie, gracie z Rivi. Internet jest kopalnią wiedzy o takich eventach. Okej, najwyżej jak będzie ten moment, to mi przypomnicie, Amady. O, za darmo dostałam w sumie. Prawie za darmo. Dobra. Prowadzę śledztwo. A konkretnie szukam przywódcy. Grzesiek Olczak, witam serdecznie. No, na Pyrkonie też, ale to w sumie konwent fantastyki bardziej. Podejrzanych jest kilku, nie tylko krasnoludów. Podam słychać, a dzisiaj w porządku. Taki nawet spokojny dzień. Chcę, żebyś wiedział, że mam cię na oku. Trzymaj się miłej gierki, jakiejkolwiek. Bardziej konkretne zarzuty. Vivaldi, chcę pogadać o salamandrze. O co ci chodzi? Przelew za magistra wyszedł z twojego banku. Nie wiesz nawet, Wiedźminie, jak mnie uraziłeś tym pomówieniem. Ojej. Na ten bank pracowały pokolenia Vivaldich. Nie sugeruj nawet, że te pieniądze służą przestępcom. Wyjdź! Masakra. Jacy wszyscy nerwowi. Wierzę ci. Dlaczego utrzymujesz kontakty? Tomek Białkowski, witam serdecznie, dobry wieczór. Mają powody, żeby czas na mistrzów lutrzarstwa, dzięki serdeczne za lucika. Czemu z nimi? Palmo te brodej. To moi bracia. To wszystkie krasnoludzi w Wieśku mają takie brody, w tym Wieśku przynajmniej. Z ludźmi? Ten taki nerwus, normalnie jak Triss. Kiedy tego...
Alwina się daje Szani. Swoimi sprawami. Do widzenia. Wierzę ci. Ponieważ opieramy się tylko na podejrzeniach, że jesteś czysty. Na razie. Cieszę się, że odrzuciłeś te śmieszne uprzedzenia rasowe. A no oczywiście to musi być pod tekstem rasistowskim, dowiesz, że go podejrzewam, bo jest krasnoludem. Oczywiście. Ciekawy, co to za szuja? O nie, Watrasie, nie próbuj nawet. Dobra. Dało nam się ten. No to właściwie... A, te topielce sobie zróbmy jeszcze. Siegfried stoi pod szpitalem, nie? Laptopa wolę, przez wzgląd na jego mobilność. No i wygodę można do łóżka zabrać. Nie byłaś jeszcze na cmentarzu? Nie byłam. Zaraz pójdziemy na cmentarz. Tylko jeszcze oddam Siegfriedowi te języki. Ta zbankrutował, a w trzeciej części normalnie ma bank, super ciuszki. I to w Nowigradzie, przepraszam. A teraz w ogóle wszystkie dni mam wolne od pracy i robię sobie też zbroję z Kermorem. O kurde! Pochwalisz się może efektami na Discordzie albo na grupie jednorożcowej? Byłabym ciekawa, jak to... Jak wygląda profesjonalna... Cosplayerska robota. Dziękuję. Zdrówko, dzięki śliczne czaty. Słodko kicha. Nie ma go. Może on jest przy klasztorze jednak. Ogród szpitalny. O, jest posterunek. Może na posterunku jest. W koszarach. No zobaczymy, czy jest na tym posterunku. Chłopiec zakonu. O, jest. Jest słodko, bo dużo ciastek. Dzisiaj zjadłem tylko batonik 3 bit, halo. No nie ma Siegfrieda. A okradnijmy go, a co? Może ma coś ciekawego. O, osełkę ma. Miecz zakonu. Upiory potępieńcy i widna. Kwiat i płomień. Dobra. Sprawdźmy to. Południca. Machakemski dwójnik. O, piliście miód pitny? Ja jeszcze nigdy nie piłam miodu pitnego. Muszę to nadrobić. Pamiętam, hihihi, to z Wiedźmina trójki. Wejście do zakonu. No, standardowy grzybek dokładnie, Amade. A beczki jeszcze są? Kurde, miałam już iść, ale jedna tak trzyma, że hit. No, kochani, jeszcze pół godzinki. Wytrzymamy. Albo wy wytrzymacie ze mną, mam nadzieję. Dobra. Okej, okay, wszystko, wszystko. Czemu nie ma zapisu z rocznicowego live'a? Bo tam muzykę puszczało Mariuszu. I trochę się boję mieć problemy z tego powodu. Nie, ucz się całą noc. Musisz się przespać. Knekt zakonu. Rama klasztor. A nie, oni mnie tu nie wpuszczą, kurde. Ej, no gdzie ten Siegfried? Cztery dni? O mój Boże. Ja bym nie dała rady. Dobra, nie, nie.
Płatność zakonu, kupiec zakonu. Dzięki, że wpadłeś, Boksak. Trzymaj się spokojnie, nocki, wyśpij się. Miłego dnia jutro. Na polance drwali. No nie mówcie, że mam znowu na bagna iść. No, I'm Legend, ja mam podobnie. A jak nie będzie go na tych bagnach, to mój szlak trafi. A może jest po prostu za późno? Zobaczmy, która jest godzina teraz. Kolekcjonujesz figurki? A jakie te figurki? Jakiego typu? Nie, no nie, nie zrobię żadnego. A może po prostu było za późno? Czekajcie, przemocujmy do południa i zobaczymy, czy on się tam pojawi. W ogóle już srebrny talent, ja myślę, że w siłę go damy, ten srebrny. Ale jak będziecie bardzo chcieli się zapoznać z tym rocznicowym live'em, to ogólnie macie linka do tego live'a na Discordzie, w ogłoszeniach na loży. On jest, ten live jest niepubliczny, ale z linka możecie wchodzić na niego ogólnie. Może nie. Nie no, po coś ten posterunek jest, Zygfryda, więc myślę, że on powinien tam w środku być. Dobranoc, I am Legend. Wyśpij się, miłego dnia jutro. Dzięki, że wpadłaś. No nie ma go. No to musi być faktycznie na tych bagnach, pan Czek. Nie, no ty masz się też wysypieć, Mikołaju. Urlop przed tobą, to musisz być wyspany. No, jeszcze może zrobimy z tym... cmentarzem. O, jest ta Hildegarda. Pogadajmy z nią. Ona chyba też ma dla nas quest. No, dałby Bóg. Już sama nie wiem, co robić. Najlepiej to przestać się przejmować. Łatwo ci mówić. No dobra. Ona ma zadanie dla nas, nie? Halo, panienko. O. Biedna ja. Nie ma go, sprawdzałam też, Reiter. Co mam począć? Nikt nie może mi pomóc. Co się stało? Mąż mnie nawiedza. Co robić? Mąż mnie nawiedza. Nawiedza? A Geralt tylko o jednym. Mąż cię nawiedza w łożnicy? Nie, no fejs, pan z tym Geraltem. On tutaj ma tylko, wiecie, czym zamieszane. Mieczem w głowie ma zamieszane, on niczym innym nie myśli. Tylko o chędożeniu w tej części, no. To zmienia postać rzeczy. Powiedz mi coś więcej, może będę mógł pomóc. Co mam rzec? Mąż umarł miesiąc temu. Od tego czasu wraca jako duch. Nawiedza mnie w domu, jęczy w nocy, spać nie daje. Ale co najgorsze... Słucham. Najgorsze jest to, że o północy lata koło cmentarza. Głupoty o mnie wykrzykuje, oczerni, opinie psuje. Boję się, co ludzie powiedzą. Pewnie kim już mnie obgadują. Błagam, zrób z nim porządek. Może prawdę mówi? Zobaczę, co się da zrobić. Ale za takie zlecenie biorę 200 orenów. 200? Dużo strasznie. Co za świat, co za ludzie. Na cudzym nieszczęście. No to sama się z upiorem porać. Strata. Chytra, cebulasta grażyno. Powiedz, gdzie cię znajdę, żeby odebrać należność. Tutaj. Będę tu czekać codziennie w południe. Trochę okay. To kłopotliwe. Dlaczego nie mogę odebrać nagrody o dowolnej porze? Zwariowałeś? Nie dość, że mąż nieboszczyk lata po ulicach, oszczerstwa wykrzykuje i psuje mi opinię, to mam jeszcze pokazywać się w towarzystwie odmieńca z mieczami na plecach? Powiedziałam, gdzie mnie znajdziesz. Bywaj. Kłopotliwa klientka, nie powiem. Sympatyczna. Czy może... No wiesz, o co mi chodzi. Wiem, Hildegardo, przychodzisz tu codziennie. Ale ostatnio nie widziałem twojej... No to do dobra, zrobimy teraz medytację do północy. Może się ten... pojawi nasz upiór. Wieczny ogniu wypełnimy.
No cóż zrobić? Dobra. Zwiedzamy sobie klimatyczne... wyzimskie klimaty. Góle będą. No może sobie dam radę, dobra, do północy. No chyba rapopis. Inny team to timeout. Przynajmniej ubrana jest. I to tak skromnie. Nietypowo dla tej gry. Dobra, zapiszemy jak będziemy wychodzić w tamtym kierunku. Dziękuję bardzo, Amady. Szczerze mówiąc, to specjalnie ich nie układałam. Ale czasami mam taki bad hair day, że faktycznie co bym nie zrobiła, to wyglądają źle. Także dziękuję. Wyjście... no cmentarz będzie tu, okej. Okay, dobra, idziemy tam. Albo nie tu. O nie, nie tu, pomyliłam się. Dobra. Tędy, tędy. Only team Filipa, jasne. Dobra, i zapiszmy tutaj. Bo ten upiór będzie kłopotliwy, z tego co pamiętam. Jest ghoul. No siema ghoul. Jak on wolno chodzi. A nie, dobra, zauważył mnie. Teraz atakuje jak goryl. Dobra. Teraz mamy upiora. Dobra, teraz zapiszmy. On będzie z nami gadał ten upiór, czy nie bardzo? No smutno mi, że ci zimno, ale co ci poradzę, chłopie? Nie wydaje mi się, żeby coś wykrzykiwał. No dobra. Jesteś agresywny, no to ja będę agresywna. Zlecenie to zlecenie, Igni mówicie. To tu będzie Igni. Kurna, nie trafiłam. A teraz trzeba poczekać, aż się zrespi to Igni. Ja nie powiem... Bawi mnie to nawet. On tak trochę podskakuje, ten upiór. Dobra. Sorry, koleś. No kurna, oczywiście nie trafiłam z tym Igni. O nie, Geralt, nie umiesz palców w znak złożyć odpowiedni. O, dobra, trafiłam. Szybki na upiory, okej. No zlecenie to zlecenie, trudno. Potter, no mogę zapomnieć czasem. To nie było trudne. A co ma tam w tych szczątkach? Ektoplazm. Dużo. Lepszy ryc niż nic. No to teraz medytujemy do południa. I zabieramy 200 orenów. Koty są niepodejrzanie podniecone tym ustrojstwem, co lata wokół. No spoko. Do 11 najlepiej. Dobra, nie ma tu tak z oprychami siedzieć przy ognisku. No cóż. Dobra. A nie można wybrać jedyna... A nie, można w sumie.
Okej. Okay. I rozdam sobie ten talent może. Srebrny pójdzie w siłę. No. Co my mamy przy wytrzymałości? Odporność na zatrucie, regeneracja energii. Mutacja. Zręczność. Bijanie strzał. Parowanie. Walka wręcz. Szansa trafienia, szansa uniku. Działa od północy do świtu, czyli w nocy. W sumie to jest spoko opcja. Inteligencja. Przy inteligencji to mam wszystko odblokowane. No nic, potem sobie rozdam te punkty. I jaja mnie spędzą. Dobra. Teraz cmentarz znowu. Ech, biedny ten Geralt. Albo po dzielnicy kurę wbiega, albo po cmentarzach. Normalnie życie jak w Madrycie. No jest tutaj dziołcha. Ostatnio nie widziałem twojego męża, może sobie darował. Wiesz, sama nie wiem, co robić. Najlepiej to przestać się przejmować. Dobre rady, no okej. Okay. Halo? Bo jeszcze ktoś zobaczy nas razem. No masz. Problem z twoim mężem. Już cię nie będzie nawiedzał w łożnicy. Skąd mam wiedzieć, że prawdę mówisz? Dowód? Jaki dowód? Przecież nie było o tym mowy. Czekam na zapłatę. Ostatni grosz chcesz mi odebrać? Ciszej. No co za wredna nie baba. Chcesz, żeby cię zobaczyli w towarzystwie Wiedźmina. Żeby cię pokręciło. Bierz pieniądze i niech cię nie widzę. No co za klientka. Takich to nie lubię. Upierdliwych bab. Cały czas dla Rapopisa. Wiesz, że miałeś top chatera Rapopis? Tylko nie wiem, ogólnie. Muszę sprawdzić, kto jest tam w topce czatujących. Ale to na następnym streamku może, dobra? Czyli ja muszę mu pokazać ten... ten pierścień straży, tak? Zobaczymy. Wtedy mi otworzy. No, też nie wiem jak to, ale tak się stanęło. Jakoś, dobra. Grabasz. A co? Pisz sobie? Oj, płytko leżysz, słoneczko. Nie bawię się tak. Nie pomogło? Glade? Mam jakiś glade? Insta w turbo, mamy tajemnicy. Chyba tu nie będzie tego glejtu, no raczej nie. Kryształ. A może z Vincentem trzeba o tym cmentarzu pogadać? A może jakbym go ubrała, to... O. Nie, no też nic nie daje. Nie wiem, on jest jakiś przytrzymany, ten grabarz. Ja pamiętam, że mu się jakiś alkohol dawało. Może ja mu dam jakiś alkohol? No gadałam z nim. Czekajcie, może ten, zapiszę. Z prochu powstałeś. Sekcję zwłok nie mam jeszcze. Czyli muszę iść do Raimunda, tak? Dobra. To lecimy do Raimunda. Ale to on mi poda to później, nie? Teraz mu na razie nic nie możemy dać. Moje stare kości. Społeczeństwo. Gracie z Rivi, trzymaj się, dobranoc, spokojnej nocy i miłego dnia jutro. Dzięki, że wpadłeś. Dobra.
A nie ma Raimunda. O nie. A jest tu. Na pięterku. Grzeje się przy kominku. Słucham cię uważnie, Biały Wilku. Mortozak, dziękuję. To nie jest zła reklama, Mortozak. Mortozak, najlepszy kanał w Polsce. Wbijajcie na kanał Mortozak. Jutro niezła imprezka. Przesłuchałem kapitana straży. Wnioski? Krzychu, witam serdecznie. Dobry wieczór. To niespodzianka. Nie dałeś sobie zamydlić oczu? Nie martw się o mój wzrok, ani o zdolność do dedukcji. To nie Vincent. No dobrze, skreślam go z listy podejrzanych, ale czynię to niechętnie. Jestem pewien, że coś przede mną ukrywa. Zajmę się tym w wolnym czasie. Musimy się zająć pozostałymi tropami. Wiesz, że możesz z Raimundem zagadać, wiesz, że on jest zdrowy. Tak, wiem. Próbowałam chyba to. Co dalej ze śledztw? Wolę to możesz... Dobra, czyli jeszcze muszę kogoś uniewinnić. Dobra, no to... Kogo mam tam na liście? Wiem, że drży. Wiesz co, Mikołaju, może aż tak nie trzeba było. Ludzie to dziwne istoty. Czekajcie. Baranina. Vivaldi. A, muszę do Kalksztajna iść. On był jeszcze nie przesłuchiwany. Dobra. No właśnie był, nie? Kalksztajn, tu jest, dobra. O nie, ślepy zaułek. I like it. No ba! Zaraz kończymy, kocim. Jak tam meczek w wocie poszedł? Wynoszę się stąd. Dobra. Tam na dół trzeba zejść do tego ekscentrycznego alchemika. Dobra, dobra, cieszę się, że się zamyśliłeś. Pewne. Jakie ran ten człowiek? No tak. To możliwe, przecież wynająłem go. On jest też taki przytrzymany, nad wszystkim się zastanawia 10 minut. Tak, nie wiedziałem. Aż przyzwyczajenia zaczęłam przeklikiwać wam te dialogi, sorki. Ten łachmyta destylował piątą esencję, czy odkurzał kamień filozoficzny? Chronił mnie przed salamandrą i wykonywał inne ryzykowne zlecenia. Kamień filozoficzny, kupiłabym to. I twój sarkazm tego nie zmieni. Zejdź mi z oczu, bezduszny mutancie. Oż ty mendo. Dlaczego oni wszyscy mi ubliżają? Wszyscy mi ubliżają, bo śmiem mieć jakieś podejrzenia, no. Wierzę ci. To podejrzane, że ludzie, których wynająłeś, są ścigani przez salamandrę. Nie wiem, kto ścigał Berengara. Nie mam z tym nic wspólnego. Nie próbowałeś przypadkiem wciągnąć go w pułapkę? Oddać go w łapkę? Też, rozmawiałam. Dałam mu te symbole salamandry. Salamandry nigdy nie pozwoliłbym na połączenie mnie z Berengarem. Dzięki, Rapopi. Obrażasz mój intelekt tymi idiotycznymi insynuacjami. Odejdź! Odejdź, mutancie. Zobacz do lustra. Wierzę ci. Te poszlaki to za mało bym zdecydował. Zostawmy na razie ten temat. Właśnie, nie traćmy czasu. Jak znajdziesz tego przestępcę, z chęcią ci pomogę. Teraz wróćmy do pracy. Dobra. A jeśli chodzi o wieżę, no to mam te książki. Obraziłeś mnie, Wiedźminie.
Obraziłeś mnie. O ja, no to szczel focha jak panienka, kurna. Gościu z małpią głową, no. Czemu tu gnośnieje? Questy? Dobra. No ten szczur mi jeszcze zostaje z tym Colemanem. Panczek, dzięki, że wpadłeś. Dobranoc i do zobaczenia. Miłego dnia jutro. No i co wam to mówi, moi drodzy? Mam niewiele. Baraninka w kebabie. Czekam na jego ruch. Berengar nie żyje. Tajemnicy Wyzimy. Żeby posunąć dalej się, to muszę zdobyć zaufanie alchemika Kalksteina. No to zdobyłam te książki. Przeczytać Bramy Tajemnicy. Dobra, no to przeczytamy te Bramy Tajemnicy. O, niech będzie. Ojej, jak ja dawno nie jadłam kebaba. Naprawdę, bardzo dawno. Kurde, zjadłabym kebaba, ale no nie wiem. Nie ma dobrego kebaba. W Krakowie. Dobra, zobaczmy teraz. Dobra, mogę iść teraz do Kalksteina. Może się odobraził na mnie. Ludzie to dziwne istoty. No w mojej okolicy. O, naruczaj, to ja mam daleko, Magdalena. Byłam raz pod tą trzynastką. Też nie ma rewelacji, jak kolejki wielkie. Jednak grube to będzie lepsze. Przepraszam. Mięsa na niego nie chcę wydać. Jeśli tak, zebrał... Dobra. No mów, szybko. Spokojnie, już opowiadam. Wcześniej zbudowano dwie wieże. Ale obie dwie wieże. Dopiero trzecia spełniła wymagania, bo służyła magowi za mieszkanie i pracownik. Czy to był, kurde... Nie masz żadnych rewelacji? Tolkien? Mieszkał w niej do czasu zniknięcia. Żółwik, witam serdecznie. Dobry wieczór. Można, jasne, że można. Chociaż jeszcze chwilka i kończymy strumyk. Z legendami o stworzeniu strażnika wieży. Teraz czy miałaś jeszcze kiedyś full blond włosy? Nie, okocim. Miałam rudę, blond nie miałam nigdy. Nigdy. W pierwiastkach. A przez różne losu, kolory przeszłam. Wszystko powstało. Miałam rudę, więc czerwone, fioletowe. Sefiry! Mogłem się tego domyślić. Wiedziałem, że ten kawałek ci się spodoba. Cześć, Sheila. Fajnie, że przyszłaś się przywitać. Dzięki, że wpadłaś. Zaraz kończymy. Jak znaleźć te kamienie? Musimy je znaleźć. No miałam rudę, no. Tak się składa, że mam już jedną. Poważnie. Oto ona. Hokma. Nie, no wyjdzie z rudego, ale rudy z jeden never. Nie, jaką nawet tak nie mów, żółwik. Ruda, ale to dawno tak było, słuchajcie. Na 100 lat powinien znajdować się krąg starych kamiennych. Chciałam próbować nowych rzeczy, ciekawość te sprawy. I umieścić je w obeliskach. Ach, jesteśmy tak blisko. To będzie przełom. Obalę teorie zgrzybiałych profesorów z Oxenfurtu. Zniszczę ich! Jakie podniecenie! Nagle się obudził. Zanim będziesz mógł niszczyć i miażdżyć. Nie, Tris nie była nigdy. Nie mam pojęcia, gdzie mogą być. W księgach informacji są mniejsze. Mniejsze. Przepraszam. Trochę mnie poniosło. Pokaż te księgi. Rzucę okiem i wpiszę ci moje uwagi. No, mężczyźni są zafascynowani tymi rudzielcami. Coś w tych rudych jest. Ale z drugiej strony brunetki są podobno najbardziej hot. Na koniec się zapam. Miło mi, żółwiks. Dobra, tajemnicza wieża. Dobra, to teraz możemy pogadać z Raymundem o Kalksteinie. Dobra, coś ruszymy pod koniec tego streama. Rapopis, podlizujesz się.
Na jaką okazję pokażesz się jako ruda? O nie, prędko to nie nastąpi, Bilbo. Nie. Nie jest mi dobrze w tym kolorze włosów, serio. Nawet fryzjerka prosiła mnie, żebym zmieniła ten kolor włosów z rudego, bo mi nie pasuje. No, blondynki to podobno też są cenione u mężczyzn. Czyli wychodzi na to, że każdy kolor włosów jest ceniony u mężczyzn. Nieważne, rude, blondynki, brunetki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Dobra. Raymond tu jest. Nie mogę się już doczekać walki. Nie, 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 nie ma mowy. Nie dam się skusić na takie zakłady. O, tu, dobra. No. Wiecie co, naturalnie no, mam podobny do tego, co obecnie. Mam... Jestem taką ciemną szatynką, ciemnobrązowe włosy mam. O rany, co tu się dzieje? Jakiś spektakl, żeby zmylić przeciwnika chyba. Kurde, mogłam zapisać, wiecie? Przypał. Dobra, wyjmij ten stalowy, grupowy. I lecimy. Ale się jucha toczy. Masakra. Ta krew, wyglądająca jakby ktoś pisakiem pomazał. Dzięki ci, Geralt, uratowałeś mi skórę. Nakryli mnie. Wiedzieli, że jestem na ich tropie. Kto? No takie no, ciemnobrązowe włosy mam. Byłem kiedyś wam wrzucę jakieś zdjęcie z mojej, nie wiem, komunii, czy z czegoś, to zobaczycie, jakie miałam włosy. Spokojnie, Raymondzie, jesteś już bezpieczny. Nie, jestem śledzony w dzień i w nocy. Muszę zmylić salamandrę. Co zatem robimy? Ja zajmę się zmyleniem tropów. Ty przepytaj nowych podejrzanych. Kogo? O nie. Masz. Weź te notatki. Zapisz nowych podejrzanych. Wszystkie najważniejsze tropy i podejrzanych. A ty? No co nie wiem, no tak najlepiej widać, nie? Kolor włosów. Odciągnę ich uwagę. Musisz sobie poradzić z tym śledztwem. Znajdę cię, biały. Pafelelele, VPL. Witam serdecznie. Mniejsza jęcia? No, bardzo mała jęcia. Mała i gruba. Szczątki tutaj są tylko te sztylety. A tu co mamy? Podejrzany Louis Warden. O nie, znowu ten Louis Warden. On celowo wydłuża to śledztwo. No ale trudno. Plaster miodu, broszka. Tu już nic więcej nie ma. Wyjdź teraz na groble i się wróć. I do Vincenta poprosić o ten kitmentarz potem. Okej. Okay. No na pewno. O! Przesyła mnie pan Marlow! O co chodzi? Mówi, że ma nowe informacje. I żebyś przyszedł do jego domu jak najszybciej. Dziękuję za wiadomość. Nogi mnie bolą. No, ledwo wyszłam z domu i już mam ten wracać? A to już nie musisz. Dobra, no to zapiszę. No siema. Witaj, nie uwierzysz, co się stało. Co takiego? Nie tak prędko. Pamiętaj, że niech pracuję za cię podręczy troszkę. Mam dlaczego niczego kolor prawie zawsze? Wiesz co, kocim, bo po prostu ten kolor jakoś tak najbardziej mi pasuje, najlepiej się w nim czuję. Wiesz, to takiej mojej urody, wiesz, bladej cery i ciemnych oczu i te ciemne włosy. Jakoś tak ogólnie spójnie to do mnie wygląda. Nie wiem, w takiej wersji siebie najlepiej lubię. Powiem wam, że
No, już dawno, bardzo dawno nie zmieniałam koloru włosów. No, gdzieś tak chyba od liceum nawet. Ciągle mam czarne. No. Koszty śledztwa wzrosły dwukrotnie. Nie jestem prorokiem Lebiodą, żeby żyć o korzonkach i wodzie źródlanej. Podobnie moi informatorzy. Gwarantuję ci, że to tylko niezbędne wydatki. Mam dla ciebie 200 orenów. Za 200 orenów można kupić bardzo dużo korzonków. Takie też są koszty profesjonalnego śledztwa. Nie, no chyba nie było takich wiedźminek, tak? Okocim. Koszty śledztwa wzrosły dwukrotnie. Koszty śledztwa. Dobra, no to mu zapłacę, no mam. Masz. Owszem, tym bardziej, że nic już z niego nie wydusimy. Dziś w nocy odszedł z tego świata. Ja, mi zaraz rzucili lampkę. Cóż, nie był w najlepszej formie, więc nikogo to pewnie nie zdziwiło. Ja jednak mam przeczucie, no, Amar, dziękuję. Ktoś mu pomógł przenieść się na drugą stronę. Chyba właśnie o to chodzi. Znacie się z Shani, prawda? Poproszę o przeprowadzenie sekcji zwłok. To powinno wyjaśnić przyczynę śmierci. No tak. Mnie też śledzisz. Taka praca. Bywaj. No, wyszłam na zero. To co zarobiłam, musiałam zapłacić. Dobra, sekcja zwłok. Ale słuchajcie, jest północ. Sekcję zwłok zrobimy sobie na następnym streamie. Jutro będzie stream z DBD, więc nie jutro. W piątek albo w niedzielę będzie kolejny wiesiek. Zobaczymy jeszcze. Ja oczywiście wam dam znać na Discordzie, na grupie itp. itd. Jak będziecie pytać, to oczywiście wszystko wam powiem. Dziękuję bardzo gorąco i serdecznie za ten wspaniały wieczór, szalony wieczór. No, żeście po prostu rozbili bank, sprawili mi zawałów aż za dużo. Chociaż ten giveaway mógł trochę wynagrodzić to wasze ogromne wsparcie. Dziękuję za wszystkie łapki, przebiliśmy setkę, przebiliśmy 69, jestem wam bardzo wdzięczna. Dziękuję moderacji za pilnowanie czatu, dziękuję nowym wspierającym, albo wspierającym, którzy odnowili tego wspierającego, również bardzo, bardzo serdecznie i gorąco. Motywujecie mnie i pozwalacie mi się rozwijać, co bardzo, bardzo doceniam. Mam nadzieję, że to wasze wsparcie bardzo zaowocuje w przyszłości. No i co? I widzimy się jutro, pewnie też godzinie 21, jakoś tak. No, a jeszcze się tam zgadamy na tym Discordzie albo coś. Zapraszam jeszcze na Instagram, jeśli lubicie fotki, jeśli macie konto na Instagramie, no to w miarę tam na bieżąco wrzucam nowe posty. No i co? Dziękuję za nowe subskrypcje, trochę nam doszło tych jednorożców na kanał. Już niebawem może kolejna setka wbije i będzie taka ładna, okrągła liczba. Zobaczymy, 3500 to by było coś. Kocham twoje koty. No, ja chyba je mniej kocham niż wy je kochacie, ale teraz to mają mord w oczach, jak widzą te wszystkie latające bździny w powietrzu. Naprawdę to jest mord w oczach. Jak patrzę na nie, to mi się śmiać chce. Dobra. Dziękuję wam bardzo. Stosunkowo udanej nocy, miłych jednorożcowych snów, miłego dnia jutro, żeby słonko za bardzo nie przygrzewało, żeby temperatura była znośna, żebyście się nie zmęczyli za bardzo jutrzejszym dniem i byle do weekendu, buziaki, pa pa, serducho dla was duże.